Słabe zachowanie słabe, ogólnie. Z partyzanta. Słabe. Powiedzmy, że. Z całej siły, on tam po prostu biegł. Ja z Danielem rozmawiałem, no i on żąda rozwiązania kontraktu. Nie wiem, czy nic nie zdradzę teraz, ale nie będzie się bił w ogóle z nikim. No. Bardzo ci tak dziękuję, że im przyjechałeś. Czy to się kameruje? Zaraz. To się kameruje? Tomek wychodzi pierwszy, a ja po drugi w takim razie. No tak! Tak. No, ja wychodzę drugi. Dzień dobry, już. Ja wchodzę drugi. Ty wchodzisz drugi. I nie, ale nawet jakiś kolegą? Dobry kolega, jako mój kolega, może nie dobry, ale znajomy, bardzo. Nie, nawet. Arek, kolegą, Arek, ale jesteśmy kolegami, ja chciałbym wejść drugi. Nie, za długo pracowałem na to, gdzie jestem, żeby cię teraz puścić drugiego. Aha, dobra, czyli ja muszę być pierwszy. Taka zasada. Ale jak będę skręcił z kim innym, to mogę? Wtedy tak. Większe nazwisko, chyba że z większym nazwiskiem. Większe nazwisko zawsze wychodzi drugie. Mistrz wychodzi drugi. Zawsze ten, kto jest ważniejszy, wychodzi drugi. To jest takie naturalne, no wychodzisz do zawodnika, jak walczyłem z Tomaszem Adamkiem, czy z jakimś zawodnikiem lepszym, to wychodziłem pierwszy, no i to jest proste. Dobra, czyli jak przed chwilą dostaliśmy zaproszenie do aferek, to kto tam będzie pierwszy? No wiadomo, że ty pierwszy wchodzisz, a potem wchodzę ja. A aferki? Czyli oni są ważniejsi? Nie, oni będą, my jesteśmy u nich, to wejdziemy do nich wtedy. Aha. Ale ty dzień dobry widzowie. Druga. Dzień dobry widzowie. Kłaniamy się w nowym programie Szalone Tańcula, w którym mamy tak mnóstwo rzeczy i wydarzyło się tyle ciekawych bardzo. I mamy jeszcze wiadomości takie, którymi internet nie tętni, bo mamy nie tylko my. No i zaczynamy chyba od sponsora dzisiejszego odcinka. O tak, dzisiaj znowu nie musimy wymuszać sponsora. Sponsorem dzisiaj wymaszać, jak powiedziałeś, a masza! Wszystko się tu... Top model z gumą. No, a jeżeli chodzi o maszę, to jeżeli chcecie ją podglądać czasem z innego IP, żebyście nikt nie wiedział, że to wy ją podglądacie, to właśnie możecie skorzystać z usług naszego sponsora, czyli firmy SAR. Selfshark. To jest VPN, Selfshark. Czyli już chyba wiecie, co to jest VPN. Jak nie, no to to jest po prostu... To jest taka wirtualna sieć prywatna, która zapewni wam bezpieczeństwo w sieci, a także to, że nikt po prostu nie będzie wiedział. Będziecie mogli na przykład nas hejtować w komentarzach i będziemy chcieć dojść, kim wy jesteście i nie dojdziemy za piron pański. Za piron. I to jest właśnie chyba teraz otworzyliśmy puszkę Pandory, bo same komentarze były pozytywne, bo na pewno się baliście nas hejtować, a teraz używając Selfsharka będziecie nas hejtować z innego. Nie, tak naprawdę to chodzi o to, że jak coś jest niedostępne w waszym kraju, typu na przykład na Netflixie niektóre a to pozycje programy. Do kolejnej tutaj funkcjonalności tego. Tak, ogólnej funkcji, bo to uważam, że do tego najbardziej, znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci czy anonimowość, to w serwach jest idealne, bardzo dobre, ale są też inne. A VPN uważam, że najbardziej jest właśnie używane do tego, że zmienia waszą geolokalizację, więc powiedzmy filmy niedostępne w Polsce na Netflixie, jeżeliście udajecie wtedy, że jesteście powiedzmy z Wielkiej Brytanii i macie od razu wtedy dostępne wszystkie pozycje z Wielkiej Brytanii. Ja tu może szybką anegdotę. Byliśmy w Chinach, kiedyś nam z małżonką, to nie, jeszcze wtedy pewnie Selfsharka nie było, ale były inne VPN-y i nam powiedziano, żeby zainstalować sobie VPN-a, bo w Chinach internet jest jaki jest. To znaczy jest ichni, wiesz, nie było komuny, tam nie ma wszystko tego, nie ma Facebooka, nie ma Instagrama, nie zalogujesz się. Więc moja żona, która tak jest średnio informatyczna, a ja sobie zainstaluję, ja mówię, przecież zainstaluję sobie tam. No i to nie był dobry pomysł. W Chinach, gdzie ci sieć nie pozwala mieć VPN-a, ja zainstaluję VPN-a, żeby oszukać Chiny. No nie, na szczęście ona miała telefon, więc używaliśmy, a ja sobie mogłem poczytać, że komuna i Mao Tse-tung są najlepsi. To ja z ciekawostek, gdzie pierwszy raz spotkałem się z VPN-em i go używałem, to było w technikum, gdy ziomeczek mi powiedział, że słuchaj, nasza znajoma dodaje filmiki na stronie dla dorosłych. No i wchodzę sobie na tą stronę, pyk. Niedostępne w swoim regionie. No oczywiście zablokowała, żeby nikt w Polsce nie oglądał, żeby nikt nie wiedział. A wtedy mądry Arkadiusz wygooglował, czym jest właśnie, jak to zrobić. No i właśnie... I też użyłeś VPN. Tak, ale akurat wtedy nie Selfsharka. No tak, tak, ja tak samo. Wiesz, w technikum to było z 15 lat temu. Już ale właśnie takie inżynierskie ciągoty. Tak, i właśnie jak wasza sąsiadka nagrywa jakieś wideo na stronę dla dorosłych i wyłączy lokalizację, że nie możecie, że nie będziecie mogli tego oglądać z waszego regionu, czyli z Polski, idealnie Selfshark, Selfshark siada. Na podglądanie sąsiadek nie ma lepszego narzędzia niż Selfshark. Tak. Dobra, jest. Zaczynajmy. I z hasłem szalony macie 83% zniżki, moi drodzy. 83% zniżki na wykupienie i tam jest bodajże też jakiś dość długi okres, że można się wycofać bez żadnych kosztów. Miesiąc tak. Czasu. Jeżeli wam nie pasuje, nic was to nie kosztuje, w miesiąc się wycofujecie. Warto spróbować zobaczyć, bo podsumujmy. Bezpieczeństwo sieci, anonimowość i to, że możecie zmienić waszą geolokalizację, możecie korzystać z zasobów, które nie są dostępne w waszym kraju. A niedostępny w naszym kraju film na Fame MMA... Mamy akurat niedostępny w waszym kraju tak, film z drugiej konferencji. Może w ogóle, tak? I tu trzeba by VPN, żeby zobaczyć, jak byliśmy lekarzami.
I można to zobaczyć z tego? Tak, to bo wiecie co, bo mi, jak ja dałem to bodajże na Twittera, to jeden gość mi pisał, że jest, jest, jest. Ja mówię, co ty gadasz, bo wchodzę, widzę, że nie jest. Tam miniaturka jest, mówię, o Jezu, jaki głupi, widzi miniaturkę i no tyle. Człowieku, od a razu, on... jak chcecie zobaczyć konferencję, to musicie użyć serwisu. Użyć serwisu, idealnie się zgrywa. Mogli zobaczyć. I możecie oglądać naszą. I właśnie widz z Anglii pisał, i u niego to było, bo faktycznie jak wejdziesz w ten film, to jest film niedostępny w swoim regionie, bo na Polskę go zablokował Zbyszek. Ale właśnie, słuchaj, bo nam teraz też przyszło znowu, że nasz film również zostanie zablokowany. Tak. I zobaczcie, czy, jak to w ogóle jest możliwe, że nie ma jeszcze żadnego wyroku sądu i po prostu YouTube bierze pod uwagę, ktoś sobie napisze jakiś, nie wiem, pozew, jakieś coś, napisze kilka paragrafów i oni już zdejmują wideo. Przecież Zbyszek na pewno jeszcze nie ma żadnego w nie sądzie. Ma, nie ma, nie on ma. Dopiero napisał i tyle? I ale i wiesz co? Za słowo, że to jest niewrażliwe. Że to... Ale wiesz co? I to jest i złe, i dobre, bo teraz sobie wyobraź, gdzie faktycznie by się ktoś znieważał, ale tak grubo, wyciągnął jakieś tam brudy sąd, tak? I czekaj na sąd, sądy w Polsce i tak dalej. Więc to jest takie troszeczkę, a jest w prawie coś takiego, jak takie zabezpieczenie do procesu. Mm-hmm. Czyli na przykład wiesz, jak coś masz zapłacić, dobra, nie płacisz, aż rozstrzygniemy i tu jest tak samo zdjęte, żeby sąd jakby zapewnia niepopełnienie dalszych przestępstwa. Jeżeli jest przestępstwo z niesławienia, to musi być stop i rozstrzygniemy. I ten film być może się wróci po wyroku, no ale faktycznie nie można dalej kogoś zniesławiać, jeżeli on tak myśli, do wyroku sądu. To tak samo wiesz, nie można zdjąć, ale nie można zniesławiać, więc to jakby działa w obie strony i YouTube bierze to tak. Ale wiesz co, to muszą być mocne, bo to też nie jest tak łatwo. Wiem, że nie samo napisanie, a właśnie drodzy widzowie, ile? 5 minut przed rozpoczęciem nagrywania programu dostaliśmy maila od YouTube'a, że nasz film o reflinkach ma podobne roszczenie, wypowiedziane nam przedziały czasowe, które mamy usunąć, czyli praktycznie wszystkie, tam zostałoby 3 sekundy filmu, pewnie dzień dobry zostałoby. Właśnie wracając co do tego filmu Fejmu, to powiem ci, że to taka dość sytuacja, no, pierwsza taka na polskim rynku i która, Wardenka no. Trochę źle powiedział, że niesie to, bo mówi, jakby teraz Polak, znaczy ten Ferrari Polaka, że go zniesławiał, to by zdjęli inną konferencję. Wyobraźmy sobie, że na przykład Adrian Polak zgłosi, bo go Ferrari zniesławił na jakiejś tam konferencji 9. I tym samym, ja nie wiem, czy te zniesławienia powodują flagę na kanale, ale jeżeli tak, to 3 flagi i kanał leci. Jakby ktoś kogoś, ja się tu nie zgadzam, bo Polak, Ferrari, my i kogoś tam jeszcze dał przykład, aha, Nitro czy coś, to są osoby, które są w Fejmie i które, tak było mówione na odprawie, biorą za to pieniądze. Stonoga tak, nie ma nic wspólnego z Fejmem i to jest trochę inaczej. Ale czekaj, no tak, ale przecież YouTube tego nie wie, czy my mamy umowę z Fejmem, tak. Czy my możemy. Więc jeżeli ja teraz robię sobie takie przedsądowe wezwanie do zaprzestania wyrządzania tam szkód na wizerunku, tak, wysyłam to do YouTube'a i wysyłam to do, nie wiem, do powiedzmy, tak. No dobra, do moich byłych wrogów, do Morańskiego i co, YouTube wtedy ściąga też to. To bo fakt, w takim to razie fakt, tu masz rację. Ja to nie powiem, nas by to mógł znaczy, robić. Że tak, że tam ma bardziej podstawy, ale w sumie YouTube, tak jak mówisz, YouTube nie wie, czy Stonoga ma coś wspólnego z Fejmem, czy nie ma. Takie pismo, oni, o, pismo wysyłałem, no to już dobra, ściągnijmy. I właśnie mi się tak wydaje, że tam, ale zobacz, im ściągnęli chyba, chociaż nie wiemy, czy Fejmowi też przyszło 48 godzin, żeby też może przyszło i nic nie zrobili, bo nam przyszło, że nasz filmik jeszcze jest. Ale przyszło, że mamy 48 godzin, więc jak to wyjdzie, to jeszcze będzie ten filmik, więc szybko obejrzyjcie. Ale ciekawe, czy im tak przyszło, czy nie. Ale ja myślę, że tu jest, wiesz, że tam też papierów Stonoga, to jednak tam pewnie nas są prawników papierów, za wszystko oficjalnie wygląda. A nie zgadałeś z nim, że możemy do niego zadzwonić, zapytać, tak? Możemy zadzwonić, ale mam telefon. Ale z nim, czy nie? To fajnie by go było poinformować, że będzie nagrywany, że w programie. No to możemy zapytać, czy chce. Wiesz, bo on w ogóle jeszcze poszedł do komendanta głównej policji i on tam o to, że w ogóle będzie walczył z Freak Fightami, że to jest szerzenie patologii i złego przykładu dla dzieci i młodzieży. Życzę więc wszystkim z gali Fame MMA super powodzenia. Zbierajcie kasę, zarabiajcie jak najwięcej. Jeszcze w tym roku sobie ją od was odbiorę. Nie wiem, czy widziałeś to, że on nie. Podejmuje taką walkę z Freak Fightami. Nie wiem, czy to... To mu akurat nie wyjdzie, no wiesz. To jest póki, dobre, coś jest, bo... póki coś jest prawnie nie jest zabronione, to wiesz, jeżeli jest moralnie wątpliwe, to wiele rzeczy jest moralnie wątpliwe, jest dozwolone. No to nie zajmą wszystkie OnlyFansy, bo może małe dzieci oglądają, duże dziewczynki rozebrane, no, może nie wiem. No, tak, no jest mnóstwo rzeczy, szerzenie patologii. Podnieść, nie? Wiesz, Fame, tak. Ale Fame chyba jest tak 16+, nie? Czy nie wiem. Tu jest, dla mnie największe niebezpieczeństwo jest dla w ogóle federacji Freak Fightowych, moim zdaniem powinni znaczyć. Moim zdaniem to w ogóle powiem to, że wyszło, odbiło się czkawką Murańscy. I serio, bo to jest gość, wiesz co chodzi. Jak się Polak z Ferrarim kurwia, to się między sobą kurwia. Jak tak, to tu. Tak. Murański, wszystkich po prostu. Ja jeszcze chciałbym jedną rzecz rzucić, tu nawet tobie tak, nie mówiłem. Tam ma sporo, nie? Nawet tobie nie mówiłem. A propos mojego, co mnie oskarżył o, jak on powiedział, licytację domu na Ukrainie, to się wszystko pomylił. Tak. Chodziło o zbiórkę, nie licytację. Na szwagierkę, który też udostępniałeś. Nie, na Ukrainie, był tylko w Polsce. W Polsce, tak, on wszystko pomylił, tak. Ale ja tej zbiórkę tego udostępniałem, jej nie założyłem. Założyłem fundacja Kingi Szosko, z którą tam współpracują, wiesz, wszyscy tak. Chłopaki. I Kinga się strasznie wkurzyła po tych jego słowach i też poszedł pozew.
tylko ja powiedziałem Kinga. Dobra, odpuśćmy, bo on tylko atencji. Ale mam ten pozew, dasz go, bo ten pozew, ona chyba nawet przedstępne wysłała. Więc to jest kolejna rzecz, jakby niezamieszany w Fame, tak. Ale wiesz, fundacja, która założyła tą zbiórkę, ona skarży, że tam były jakieś lewe te i ona powiedziała, ona jako fundacja ma prawo. I to, mówię, odbija się czkawka w stronie Murańskiego, który po prostu oskarża wszystkich o wszystko i to takie rzeczy typu agent, typu to są już mocne oskarżenia, które się mogą komuś nie spodobać, nawet nie osobie oskarżanej. Ale taki Nitro może iść potem, nie wiem, założyć działalność gospodarczą albo nie chciał coś zrobić, a pan jest nie rosyjskim tak, agentem i tak, panu nie damy pozwolenia na tak, budowę, wiesz. Tak. To tak on, właśnie takie, on właśnie takie rzeczy, mówię, to się moim zdaniem, a wiesz, on jest na tyle nieprzewidywalny, że może kiedyś gacie ściągnie i na ja o czym mówię, bo zdjęcie odcinka, my nie wiemy, jakie są umowy między Fejmem a sponsorami, bo gadaliśmy o tym, że być może też to się czkawką odbija, bo może ten odcinek ma wisieć, no bo z tyłu są sponsorzy. Cały czas są wyświetlane. Nie wydaje mi się, żeby aż umowa to obowiązywała, ale mogłaby, ale zerwanie streamu to by była tragedia, albo zblokowanie kanału. Wiesz o tym, bo tam są miliony wzięte od sponsorów, to leci, ogląda to 100 tysięcy ludzi i nagle wiesz, taki, powiedzmy, Jacek Murański wyciąga siurdaka, żeby pokazać, że ma siurdaka. Filmik... I ścinają transmisję. Ej, ten filmik w ogóle miał rekordowe wyświetlenia z jakiejkolwiek konferencji. Nigdy nie było tylu i to jeszcze leciało, to cały czas... No, tak, ludzie i to w miarę świeżo, wiesz, tak. te inne były starsze. I to jeszcze by nabiło pewnie spółbańki na bidę, nie więcej. Jednak zostało ściągnięte. Nie? Przy 2 milionach wyświetleń, to bardzo wyświetlany film i mówię, i trochę tak trzeba... Wiadomo, że niektórych się tam nie powstrzyma, jakieś kurwianie między sobą to, ale akurat, mówię, Murański był dla mnie specyficzny, ponieważ on te tematy te polityczne, te takie ciężkie, oskarżał tego o współpracę, tego o jakieś tam wałki finansowe, wiesz, to jest co innego, jak między sobą się, wiesz, a ty tak, ja ty 60, dobra. A tam były zahaczane jakieś, wiesz, i organizacje i tak dalej. I to się moim zdaniem odbiło czkawką. Myślę, że Fame i inne organizacje wyciągną tego wnioski. No jak już jesteśmy przy Murańskim, to możemy tu o moim koledze wspomnieć, Mateuszu, który będzie walczył znów. Twym koledze Mateuszu? Tak, a pisaliśmy nawet wczoraj ze sobą. Piszemy nawet co jakiś czas w ogóle, dlatego ja tutaj mówię koleżeńsko. Walczył będzie z kim? Kurde, nie mogę jeszcze mówić z kim. Ale gdzie on będzie? W Fejmie? Będzie w ten weekend, to, bo my jutro dajemy film i to jeszcze nie mogę mówić z kim. Nie w Fejmie, bije się na MMA Attack. MMA Attack to taka federacja, która była dawno temu i znikła. Teraz jest reaktywowana przez mojego kolegę Dawida Kurtysiaka i nawet tam, on tam chciał, żebym ja mu coś tam pomagał, ogarniał, nagrywał, żebym tam, nie wiem, prowadził to. A tak, ty miałeś spotkanie, co było z motorem, mniej więcej wtedy, wiem, miałem to spotkanie, pamiętam. Spoko pieniądze i tak dalej, ale jakoś, kurde, no wiesz, walka i milion innych spraw codziennych. Wtedy akurat też w motorze byliśmy zajęci, byłeś ty głównie, ale tak, to był ten czas. Tak, tak, no i właśnie dostał propozycję walki i się na nią zgodził, a będzie się bił z naprawdę dobrym zawodnikiem, ten gościu walczył w KSW, jest z zagranicy. Jest, no około 40 już, więc, ale no walk tam ma chyba z 30 i to będzie ciężka przyprawa. Ja mówię, Mateusz, kurde, przecież to jest chłop, który mnie by rozniósł moment. Ty ze mną przegrałeś, ja nie wiem, ale oni się dogadali, że będą się bić w boksie, w rękawicach meksykańskich. Czyli? Meksykańskie są takie malutkie rękawice. Okay. One są prawie jak piąstkówki takie do MMA. Nie mają prawie w ogóle, one mają prawie w ogóle nie mają tam wypchania, są skórą i tym. Okay. I w takich rękawicach i dlatego się na to zgodził. No i kurde, no i tak z gościem, który wiesz, 30 lat się bije, nawet w takich rękawicach, to może być ciężko. No Mateusz wierzy w swojego lewego sierpowego i że po prostu jak zapierdoli, to trafi, ale no właśnie, ktoś będzie, on będzie mu pracował na nogach, będzie mu uciekał. Ja myślę, że będzie ciężko, ale szacunek, że w ogóle Mateusz coś takiego się podjął, bo to, no nie ta liga według mnie, ale trzymam kciuki. Wiesz co, czy ja to tak mam problem... Trzymam kciuki, jak dla mnie, jak Mateusz wygra z takim gościem, okay, to mówię, kurwa, ja tak, to wygrałeś jego, mówię, jasne. Ja trzymam kciuki, Mateusz, serio. Ale w każdym razie, czy szacunek, że się podjął? Pewnie tak, ale dla mnie zawsze zastanawia to przy freak fightach, szacunek, że się podjął. Tu rekord nie jest aż tak ważny. Dużo ważniejsze są pieniądze. Czy tak szacunek, że zarobi znowu parę złotych? Nie wiem, jakie tam są stawki, ale u mnie we Free Fightach, nie mówię teraz o Mateuszu, żeby było jasne. U mnie właśnie w Free Fightach zawsze się śmieję, że szacunek, że wyszedł tego przeciwnika. No przecież to przegra, wywróci się, klepnie, zatkuje jak Najman w nogi, sędzia przerwie, stówka wpadnie. Ja myślę, że Mateusz nie jest z takich zawodników, on jednak walczy. Ja nie mówię akurat o tym, więc... tylko w ogóle wyrażenie, bo wiesz, sportowo to tak, gdzie liczy to rekord, gdzie budujesz karierę, to jak wyjdziesz, przejdziesz, to jest, a tutaj wiecie wszystko, jak to jest. Dobra, no to co? No to... Aha, jeszcze jedna rzecz, wracając do naszego sponsora, że tam do dyspozycji macie przeglądarkę bez reklam, bo też to doczytałem, kolejną funkcją. No ale to wtedy nie będziemy zarabiać na YouTubie, bo nam reklamy na blogu. Nie, no, tak, brokle, to nie, to nie, nas nie oglądajcie przez tą przeglądarkę. Ale generalnie, ale nie macie do dyspozycji też, bo zapomnieliście o tym powiedzieć, przeglądarkę kompletnie bez reklam. No to co, rundki może? Najpierw przed konfu, bo tak była chronologia, zachowajmy. Rundki. Czyli... czyli zaczynamy od których rundek? No to były chyba tylko jedne, był chyba bomba z Ferrari. Ale no nie tylko opowiadaliśmy jeszcze w sumie, a nie opowiadaliśmy. Nie, bomba z Ferrari. Opowiadaliśmy. Tamte, szpilka, rundki? Chyba tak, że były nudne, że szacunkiem. Tak, mówiliśmy
o Lexis to okay, mówiliśmy. Dobra. To były chyba tylko jedne. Czyli zostały turbo rundki. I ja ci teraz muszę oddać szacunek, przyznać rację. Pamiętasz, jak mówiłem, że musimy. Te rundki były. Tak się zdarzyło, że nagrajmy odcinek. A ty mówisz, a to już nagrajmy po konferencji. I bardzo dobrze dla Amadeusza Ferrari, bo bym go bardzo skrytykował, a później się odmienił. Chodzi mi o to wpłatę tych pieniędzy. No. Bo wiesz co, nie wiem, czy oglądałeś akurat tak dokładnie, bo wyszło, no moim zdaniem, że żenująco się tłumaczył, bo zadzwonił Polak, czy w ogóle bomba mu to wytknął, że po walce miał tak, obiecane, że gdzieś tam 20 tysięcy. Tak, się przed walką, że 20 tysięcy że... dla kogoś tam przekaże, tak, mniejsza. Tak. Obiecałeś, że przelejesz te pieniądze na chorą Turko Meleczuka. Ale ty chamie, oszuście, te pieniądze ty, były zawarte w tych 30%. Ale poczekaj, no i Ferrari mówi, że już to mnie zdziwiło, jak on powiedział, no przecież tam dostał ode mnie 100 tysięcy. No ale on dostał za to, że nie ale zrobił... Ale on w ogóle o całej garze fejmu powiedział, a później to, że 30% dostał jego garzy za to, że nie zrobił wagi. Ale to dalej nie jest przekazane od Ferrariego dla niego. Dokładnie. I ja tak słucham, co on to gada. I dla mnie to było tak żenujące tłumaczenie. No a teraz na konferencji, dlatego mówię, że dobrze obejrzeć było dwa, bo na konferencji powiedział, że... I bardzo fajnie zachował. Bez względu na to, że ja myślę, że to dlatego, że się mleko wlało, żeby tego nie zrobił, ale to jest nieważne. Bo fajnie, jak ktoś popełni błąd, to zrobił. On teraz powiedział, że przeprasza, że przemyślał, sam to teraz obejrzał tamto, że to faktycznie umowa była inna. To jest 20 kawałków zaległe dla Daniela Mielańczuka. Bardzo ja przepraszam przeliczyć wszystkich za tą pomyłkę. To on ma dać, a nie federację, i wyjął dwie dychy, dał Malikowi, żeby wpłacił na tamto to. No i szapowa. Da się? Da się. No to rundki, co? Tradycyjnie no rundki, no w Fight telefony od byłych. Bardzo, bardzo dużo. No właśnie, ciągle telefony od byłych. No. Rok z tobą kosztował mnie bardzo ciebie wiele. Ciebie kosztował, ty! Stratone dziewczyno, współpraca. Obudź się! Dobra, cały czas zażywasz narkotyki. W sumie tak naprawdę bomba chyba dzięki temu, że był, się dostał szansę w ogóle gdzieś zajść. Tak, więc nie może tutaj mieć do niej nic złego. Zawsze, pomimo tego, że tam, nie wiem, są jakieś niesmaczki między nimi, powinien mieć gdzieś w głowie, że w sumie to dzięki niej jest. Widz właśnie zadzwonił, mu to powiedział, że gdzie byś był, mówi, on tam nawet powiedział, że szanuje to, ale mówi, gdzie byś był teraz, jeżeli byś nie atakował Ferrari i Zussi, jeżeli by ich w ogóle nie było, no no name'em by był. No, tak. Bo on przez znajomość Zussi, wiesz, mógł zaatakować jego, przez ataku jego dostał tą walkę. I pokazał się oczywiście ze strony zadymiarskiej i wiesz, no on pasuje do tego świata free fightów jak najbardziej, tylko że nikt by o tym się nie dowiedział właśnie, tak, że on do niego pasuje, tak, gdyby nie Zussi i Ferrari, bo tak naprawdę to był taki zbieg okoliczności, że Zussi się spiknęła z Ferrarim, tak, gdzieś tam, wiem, bo ja też spotykałem się, to bo nie spotykałem się z nią w celach matrymonialnych, tylko spotykałem się z tymi bardzo dobrymi kolegami Zussi i zawsze jak jestem w Trójmieście, to zawsze się z nim widzę, jak gdzieś możemy razem wyjść, to wychodzimy i też się spotykałem i no była wtedy po rozstaniu, więc dużo mówiła o swoim byłym, wiadomo jak to jest, nie? Wiesz, to przeżywała to wtedy, więc myślę, że Ferrari mu też, no i gdzieś tam się złożyło, że byli koło tego samochodu. Ja pamiętam akcję na Wotorę. Na to właśnie, pamiętasz? No, a przy na Wotorę ja też zostałem zaatakowany przez bombę. Wiesz, to ty wyleciałeś, tak. Bomba ratuje, z kim ty tu siedzisz w samochodzie? Ja mówię, smordno, to ja. O, coś tam, zaczął coś tam drzeć. No w ogóle to ja pierwszy spotkałem. On wtedy to było moje, tak, że... tak, jedno z pierwszych spotkań z bombą. A nie, bo ja się bomby kolega się bił chyba na Wotorę w ogóle i wszyscy, bo myśmy prowadzili tą lożę Wotorę i mówiono nam, że może, mogą być jaja, bo Zus jest naszym gościem, myśmy ją zaprosili przecież do loży Wotorę, tak. A bije się kolega bomby i bomba będzie i może dymić. No i pamiętam, jak wchodzę sobie do hotelu, gdzieś tam się plątałem po tym, a byłem u Jasia na afterze, ale później wracałem i ja wchodzę do hotelu, a ty z Patrykiem Rogorzem albo z którymś z zawodników chyba, nie, wybiegniecie. Ja dziwię, a ty, spoko, i pobiegniście. Wtedy Zusia zadzwoniła, że właśnie jest dym. On jej zajechał drogę. Tak. Środek skrzyżowania i co? Ty jako dobry ojciec wytłumaczyłeś, dzieci, nie kłóćcie się publicznie. Na środku drogi. Tak, w ogóle tak to nie wypada. Kurczę, wiesz, ja też nie lubię się wtrącać i nigdy, raz miałem taką sytuację, że się gdzieś wtrąciłem, nie wiem, czy mu opowiadałem. Tak, butelka. Butelką dostałem i tak dalej. Nigdy, a do tej pory nigdy nie zwalnia, nigdy nie wtrącajcie się w pokłóconą parę kochanków, czy tam jakąś parę, oni nie się wiem, pogodzą jakąś, i będzie. Tak, bo oni się pogodzą, to jest różnie. Czasami oni na siebie wyzywają, ale jak ktoś trzeci zaczyna się wyzywać, to oni potem biją tą trzecią osobę, tak, i to jest różnie. Tak jest. I ja wiedziałem, że tam jest dziwny układ, nie wiedziałem na jakim to jest jeszcze etapie, no teraz to już wiem, że Zusia to jest całkowicie skończone i tak dalej, a wtedy jeszcze nie wiedziałem. I nie chciałem się bardzo wtrącać, no ale zadzwoniła wtedy do mnie Kamila, że tam zajechał jej drogę i w ogóle no, to tam pobiegliśmy szybko, przewinęliśmy. Z kim ty dobiegłeś? Kurde, nie pamiętam właśnie z kim, bo byłem trochę z Patrykiem Rogorzem, no kurwa, nie wiem czy ty z tym królikiem, który walczył, taki mały, chudy, co walczył go zory. Ale spoko, no i wiesz, no i zrozumiał, że, no bo tam mówię, kurde, wiesz, mówię do bomby, że przecież stary, ktoś to nagra, wrzucą to zaraz na pudelka, czyli awanturę na środku drogi, zajechał drogę. Zajechał drogę i tam takie
to ruchliwe skrzyżowanie w Gdańsku zblokowali. Ja wiem, wiesz, ja wiem jak to jest, bo to zaraz się rozstali, burzliwy związek, emocji pełno, więc wcale mu się nie dziwię. Ja mu to właśnie mówię, stary, ale odjedź nie tutaj, publicznie. Nie publicznie, siądźcie sobie w samochodzie tu na boku, tak zresztą zrobili, potem coś tam pogadali, podarli się, no i pojechali. No, to też miałem właśnie przygodę z bombą, ale wracając, a ja nie wykorzystałem tego, a mogłem się tam z nim bić i zaraz ja bym się bił na High League. Walka. A mogłem. Walka. Ja jestem człowiekiem, który w ostateczności dopiero bije. Nie, to jest to wymuszanie. Zaraz o tym powiemy, bo to z Ferrari, to było kolejne moim zdaniem wymuszanie walki, ten, który dostał bombę od Ferrariego. Bombę od Ferrariego. Ile tych bombką od Ferrariego? Aha, bo bym wypłacił bombę, gada z bombą. Ale mnie to strasznie, dla mnie jest takie żenujące to wyrywanie walk. Swojego czasu moim zdaniem troszeczkę też to bomba robił. Przebrany za dziadka przychodził, tu dymił, tego kopnął, ale tym się fargą pobił. Ale właśnie, ale ja fajnie. Ja tego bombę nawet zaczynam lubić tutaj z tej strony, ze strony takiej właśnie tu merytorycznej i tak dalej. On nawet tam dobrze mówi. No poprawię chłop. Dobrze on właśnie, mówi. To mówisz, że pasuje tych free fightów, moim zdaniem on bardziej pasuje do free fightów niż do tego prawa. Tak serio, jak tak na niego patrzyłem, ja mu oczywiście nie zarzucam, skończył to skończył, ale bardziej jest jakby z tego świata. Nie, pomimo tego, że tam się drąży, krzykują, ale w miarę się go fajnie słucha i te riposty są jakieś takie, tylko wiesz, strasznie krzyczy. Troszeczkę mi przypomina Jacka w pewnych tych, bo strasznie zakrzyczał. Były telefony i to robił, widać było na początku, nie, a później z takim wyrachowaniem. Po prostu jak coś było nie tego, to telefon zagłuszysz bez problemu ze studia, więc on Stary, ale ty zagłuszasz ją specjalnie? No, nie zagłuszam. Gdzie w końcu Kaniacki powiedział, że go rozłączył już kilka razy, ale nie byli w stanie dźwiękowcy go rozłączyć. Słuchajcie, dostałem informację, że telefon będzie skancelowany za chwilę, jeżeli nie przestacie rozmawiać o swoich rodzinach. No co, doszło raz do wymiany między nimi, tylko że Ferrari twierdzi, że stół był za długi, nie mógł mu wypłacić. Bomby bombie. Ale te rundki były... Na Ferrari tak podbiegł? Tak i tak i właśnie stanął, tak i tak i stanął. Tak jakby chodź, tego tak, zaprosił. Tak. Kurwo jebano, nie no, rozpierdolę ci kurwa głowę. Śmieciu, chodź. Ej! Tak, walki, to nie było to, co zrobił wczoraj. To zrobił wczoraj, tak powinien podjechać. Tak, chciał, a nie? Co do zużycia telefonu, to moim zdaniem, ja też przecież bardzo słabo ją znam, ale też jakoś tam na cześć parę razy gadaliśmy, czy powotorę, czy coś, ale moim zdaniem było już, to znowu dziecko, znowu masz córkę, znowu masz to i... Teraz w zeszłym miesiącu zeznawać na rozprawie o podwyższenie alimentów na prośbę matki dziecka. I później nawet właśnie włodarze powiedzieli, że następnym razem te tematy będą ucinane, bo to się właśnie nie może skończyć, to jest dziecko, to jest to i znowu będą pozwy zdejmowanie, to nie, nawzajem się, tak, atakujmy, ale dziecko... Znaczy, wiesz, ogólnie wplątanie kogoś w sprawę, która nie ma w ogóle nic wspólnego z walką nim z Ferrari, to też, wiesz, to kurde, nie wiadomo, kto jakim tam jest ojcem, to jest w domu, tak? Tutaj jest zawodnikiem, który przyszedł się bić i to niech jest tylko jego sumienie tak naprawdę, czy to jest dobrym ojcem, to samo, co ostatnio podnosiliśmy o bohaterach wczorajszych, czyli o braciach Bratan, tak? Oni Józef i ten tak Bratan ma nazwisko, no to też przecież, tak, co mówiłem, że ta Princess Bambi pisze, co nie chcieliśmy. No tak. Bo to kurde, ja nie będę wnikał, nie będę oceniał, to jest w domu, oczywiście. To jest to. Dzwonił jeszcze, no dzwonił Polak właśnie z tymi 20 tysiącami, co później bardzo, bardzo, bardzo fajnie Ferrari załatwił. Moim zdaniem naprawdę, każdy będzie pierdolił, aby nie powiedział, to by nie załatwił i chuj z tego. Załatwił, wyjął te pieniądze, dał. Tłumaczył na Instagramie, że to potem była ta afera maczetowa, tak, i miał, tak, zapomnieć. Ale to nawet jeśli, no, rzeczywiście, ale nawet się jeżeli... do błędu, okej, okay, przepraszam, nie zrobiłem. Każdy z nas popełnia błędy, tylko ten internet ma to do siebie, że kurwa wszyscy idą, wiesz, rękę da obciąć, idzie tak, w zaparte. Tak, to jest chujowe. Niepotrzebnie, także tutaj akurat spoko zachowanie, no ale potem już spoko zachowania nie było. I prawie się tam kończyły w pierwszej rundzie. Klatka była 3-3, czyli tak naprawdę... Bo, kurde, co to ten gościu był? Kim w ogóle jest ten gościu? Ten gościu jest gościem, który chciałby dostać walkę. No i dostał za to bombę. Bez walki. I to jest kolega bomby. Dostał walkę, ale nie dostał za pieniędzy. Tak, dokładnie. Dostał walkę i no rules. Ale nie, ogólnie tu się śmieje, że tam się śmieje, to nie jest śmieszne. Raczej, kurde, to słabe zachowanie słabe, ogólnie. Słabe. Partyzanta, powiedzmy, zjebać się z całej siły. On tam po prostu biegł w niego i wiesz, jeszcze prosto trafił. Mega słabe. To mega słabe. Mógł najpierw powiedzieć, ty mordo, zaraz się zajebę. Tak, bo Orient to kurwa, wiesz, no to jest zupełnie inaczej. Ty gadałeś o mojej rodzinie, Orient. I chuj, wtedy wjeżdżasz. Słowa i wjeżdżam, nie? I wtedy jest tak bardziej, bo tutaj no rzeczy bardzo słabe zachowanie. Tak się raczej nie powinno robić. Gdzie ja dalej twierdzę, że wiesz, za słowo odpowiada się słowami i ja uważam, ja wiem, że te super sytuacje ja bym też czasami nie wytrzymał, aczkolwiek to, że ja bym nie wytrzymał, nie znaczy, że jakby przekreśla tą zasadę, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś ci coś powie, a ty go walisz, znaczy, że jesteś w stanie mu odpowiedzieć na jego poziomie, czyli wiesz, o co chodzi, jesteś zbyt głupi, znaczy, dlatego ja nie wiem, masz to tam siłę. Poszło, bo on podobno mu rodzinę obrażał, no to już wiesz, no to już tam gdzieś matkę, coś, no to już słabo, aczkolwiek wiesz, to ty też możesz gorzej rodzinę obrażać, jak jesteś, wiesz, tak błyskotliwy, bo ja jestem w stanie komuś odpowiedzieć tak, jak on mi obrazi rodzinę, że on powie, oj, dobra,
po co mi to było? Teraz moja rodzina będzie płakać z obrażenia. I można, i można. I dlatego czasami są emocje i czasami nie wytrzymasz. Czasami, i ja to też jakby, no, może nie rozumiem, ale wiem, że to się zdarza. Ale generalnie zawsze, jeżeli ktoś cię nie uderzy, tylko na to, co ci powie, odpowiadasz siłą, znaczy, że ty nie byłeś w stanie mu odpowiedzieć, wiesz, no, że no, tak, no, jak słabe brakuje myślenie. Ci silnych argumentów, tak, to pozostaje argument siły. Jeszcze jedna osoba zadzwoniła, tylko mam na rundki, co o tym powiesz, bo chyba jako pierwszy, bo to nawet Kaniowski 5 razy powtarzał, jako pierwszy człowiek ktoś zaczął szedł spinę z trenerem Okińskim. Nie znasz mnie, a siedzisz i gadasz pierdy w domu, bo siedzisz sam i nie masz co robić. Po pierwsze na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze. A szacunek jest wzajemny. Bomba tam parę słów powiedział, no niby się już na tym tłumaczył, znaczy, ale... Ja tak, czytałem potem internet, no i tam dużo propsów za to dostał, że wiesz, odważny, że nie boi i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, czy to, co powiedział Mirek Okliński, było na tyle takie, żebym się obraził i stracił szacunek do tego trenera? No powiedział niby, że wiesz, że mój podopieczny jest na tyle dobry, że nie musi trenować, żeby z nim wygrać. To nie jest więc obraźliwe. To nie jest na tyle obraźliwe, w żadnym świadku, żebym jakby stracił do niego szacunek, tak, jako do trenera i to potem jest dalej gra jakieś psychologiczna przed walką. Tak, wydaje mi się, że to jest normalnie gra psychologiczna, którą zresztą trener Mirek cały czas używa. Ja cię nie obrażam, powiedziałem, że przegrasz walkę, bo ja ci mówię, jak nie, będzie. Nie, nie, o tym właśnie, nie. Będziesz leżał, będziesz klepał. Mój podopieczny ci wpierdoli. To jest normalne zachowanie trenera. On tam ani go nie obraził, ani nic mu nie, wiesz. Nie przekroczył na pewno żadnych granic. Żeby stracić szacunek. Można się było wkurwić, bo oczywiście o to mu chodziło. Wkurwienie to był efekt, przecież, którą chciał wywołać. Ja ale myślę, na pewno że nie. Bardziej to Artek Szpilka dostał wtedy, że parter, ty jesteś dobry w parterze, bo dużo w parterze tak, przeleżałeś. Tak, tak. I to było, ale to jednak również jest na poziomie tak, do gry oczywiście ukośliwym. A jednak on nie wybuchł. Jednak on nie wybuchł, nie stracił szacunku, nie, tam jakoś sobie, ale mówię, ale tutaj uważam, że no może właśnie profesor się odważył, ale generalnie moim zdaniem to było overreacted, jest takie ładne słowo w angielskim, miał w Polsce zbyt duża reakcja na to, co się stało, overreacted. Zbyt bardzo zareagował na to, bo tu nie było obrażenia, nie było nic. On się tam później trochę był... No generalnie Okiński jest taki człowiek, którego każdy raczej szanuje, jest jego zdaniem się. Tak, czyli no, to było aż też takie dziwne, że on tak na niego, wiesz. Ma też takie odkleki swoje. Ma! Ten mu tak powiedział i tu trochę, nie wiem, czy się może mi tak wkurzy, czy nie, ale ja sam o tym nie tego, ale bomba mi pokazał, że mówi, wie pan co, jak byłem poważnym trenerem, to bym pan teraz siedział w domu, czy tam gdzieś trenował zawodnika, a nie o 12 w nocy dzwonił po free fightach, na każdych rundkach pan dzwoni i szczeka, tak trochę uzyskać tego. Trener właśnie pokazuje, że kiedyś tam może był trener ogarniętym facetem z MMA, a teraz to pan robi z siebie klauna, wyzywając swoich byłych podopiecznych i dzwoniąc tu na rundkach, szukając atencji. Ja rozumiem, że kryzys wieku średniego dotyka każdego faceta i no, troszeczkę no, coś w tym jest. Mówię, poważny, że stateczny bomba jest trener. Taki, fajny, merytoryczny, tak, jak te szpileczki wbijał. To było takie słuszne. Mówisz, no, mówi, tam jest takim poważnym, pewnym szacunku i druga w nocy, a pan tu z gówniarzami się kłóci. Dobra, no to konfa. No i co tam na konfie? No może, no, doczekaj, no to, no co, no największe dymy to oczywiście bracia były przy Maciasie, tak? Czekaj. Maciasie, dokładnie. Maciasie, tam były największe dymy. Pierwszy panel, także dobrze zaczynamy. Wyskoczył Alberto tam, najpierw wyskoczył z pięści. Najpierw z Złomek, bo ja nie wiem, Józef, najpierw Złomek, oni się też poszarpali najpierw, no ale ich tam ochrona rozdzieliła, no i później Alberto. Kurde, no też uważam, że trochę tutaj znowu przeraz jakiejś sytuacji, bo to była jakaś tam kutnia między nimi ten podział. Zaczęło się w ogóle od debila, a zaczęło się w ogóle od debila. Idioto. Popatrz, widzisz? Powiedziałem, że walczysz. Kurwa, 17. To nie jest obraza. 17. Alberto jest z nami. Alberto. Co? Debil? Co ty powiedziesz, debil? I na... To powoli zaczyna się jak w piaskownicy, nie? Debil na niego powiedział. Później szło już, czy chcesz czarnego tam poczuć też że... wakacji, czas wakacji do niego. No dobra, no ale to ale zaczęło się od debila. No kurwa, możesz nam nie mówić. Nie wiem, za niedługo, ale ty jesteś głupi. Co ty powiedziałeś? No bo to już powoli w tą stronę. Szukałem już dymów na siłę. No nie wiem, no a nie wiem, dlaczego Alberto tak nie biegał na przykład, jak przyszedł po niego Tyburski tam na konferencję. Czemu w niego tak nie wjechał z buta, ani nie podskoczył? A mnie w ogóle tak często jest, oni są bliźniakami? Nie, braćmi, ale nie bliźniakami. Tak, chyba jeden jest mniejszy, drugi większy. Jeden jest bardziej Złomek, drugi mniej. Jedna może być różnica, może być nie różnica w sumie też w suplementach. Są czy nie są bliźniakami, ale to co gadaliśmy o tych, o Nene, Fati, Brothers i tak dalej, i o Tyburskich, że są inni. I zobacz na konferencji, że generalnie jakby oponentem, rywalem Maciasa był Józef, tak? Tak. I oni się kłócili i on tak wstawał, nie wstawał,
ale Alberto 10 razy bardziej wstawał, chciał się bić i tak dalej. Tu widać też po nich, że tak ten wstanie pokrzyczy, a tamten już widać zdecydowana różnica w temperamencie braci. No a co myślisz na tym, że później wjechał cały ten skład White Widow? No ale jak już nie wjechać, jedno... tutaj wjechał ten, za chwilę ktoś tam jeszcze mówi, że jeszcze jedna osoba. Ale właśnie najgorsze było to, że ten już leciał, a ochrona trzymała Matiasa, gdzie tamten sobie swobodnie mu wypłacał za drugim razem kopa, a ten... Oni go prawie wystawili, wiesz? A ochrona go trzyma i bicie go. No nie wiem, no przecież w sumie on jest GM2L, czyli od Malika, to może ochrona miała go chwycić, żeby mu wpieprzył. Może tak to idzie, bo to właśnie tak wyglądało. Ten trochę biegnie, tak. Przy nim nie ma ochrony. Nie było. I nawet od razu chwycony. I on nawet później tak sobie odchodził i chodził, to jest taka chwila, gdzie ochrony przy nim nie. Nie mógł się bronić, tak. Bo od razu był chwycony. A tamten sobie skakał po scenie, tylko z tej strony. Malika zapytano w ogóle o to, ale mówi, a to nie jest sytuacja uliczna, to coś tam. Jest. A ja, moi drodzy, o czym jeszcze tobie nie mówiłem, wczoraj po tej całej konferencji, która mnie, powiem, rozpaliła do czerwoności i byłoby to no może nie najlepsza, może nawet nie ex aequo, ale druga pod względem atrakcyjności konferencja po naszej z lekarzami, która została zdjęta, bo naprawdę działo się. Wychodzę sobie, pojechałem tu po szanowną małżonkę i poszedłem sobie na Kazimierz jeszcze zjeść frytasy. No. I idę sobie jak ktoś, może zdjęcie tam, do, nie do mnie, gdzieś może ja patrzę, a tam Kuba Nowaczkiewicz i Macias. A, widziałem. Z zapiekankami. O 12 w nocy pierdlanie i picie piwa to można? Ja mówię, chodźcie tu pogadać. I z godziny z nimi gadałem. No i na ile to oczywiście też nie będę tam mówił, nie mówił, bo w ogóle zdziwiłem, mówię, wy tu wróciliście, przecież wiesz, jest, my byliśmy w środę, już mieli być tam. Tak, tak. Oni mówią, że powinni zostać, ale jest tam wrócili po coś tam, po coś. W ogóle Macias fajny gość, on mi... Sorry Macias, ale po pierwszych rundkach, jak widz nietoperz atakował Józefa, a on tak siedział tak hi sobie, ja to mówię, jakiś przyjebany gość. Ale wczoraj z nim pogadałem, to jest naprawdę normalny, rozsądny i fajny, inteligentny, fajnie myślący gość, no i to też tam nie będzie łatwo. Ja z chłopakami pogadałem i z Kubą i z Maciasem, że no nie podarują też tego tak, bo tam padło, on mówił, dobra, ta szarpaczka to wszystko, tylko trochę za dużo tych bo słów, potem już za dużo. Takim tak. Prawdziwymi. Myślę, czy chcesz poczuć smak wakacji, chcesz poczuć czarnego, idzie, wyru, idzie i tak dalej. I on mówił, że już to nie przejdzie. Nie chcę też mówić jakichś szczegółów i co, ale chłopaki byli naprawdę wzburzeni tym i tu już słusznie, wiesz o co chodzi. Bo skoro od oni, debila przejść od, debi- od debila ten leci pałą, go pobić, no to ten tego czarną pałą za chwilę, no troszeczkę... No debil, no. Debil. No, co zrobisz, co zrobisz, nic nie zrobisz. Ale co, czekaj, macie się z Krakowa w ogóle? Tak. Ale jaja. Tak, oni zrobili skład i oni mówią, że mają tu taki skład, taki dobry skład, cały ten, wiesz, ten White Widow, nie wiem, czy co ta ich ekipa właśnie chyba jest stąd. Oni są wszyscy z Krakowa. Tak, z Monaty z Krakowa i no nie wiem, ja powiem ci też inaczej, widziałem tą walkę, bo ja mówię do Maciasa, mówię, słuchaj, że to jest koń, wiesz, wysoki i tego, a zanim powiedział, to Kuba nawet kiedyś mówi, zobaczymy w sobotę. No i że podobno Macias to jest... W pozytywnym znaczeniu, żeby się Macias nie wkurwił. Jacek Murański, jeżeli chodzi o odporność na ciosy. Kuba mówi, że nie widział takiego gościa, który, bo sparują razem, gdzieś tam chodzą razem, no to mówi, że jest taki sam gość. Że zostaje taki gong i że cała sala zamiera, a ten się chichra, nie? Więc podobno ma dużą odporność, ale, zobaczymy. Ale Macias na dłuższą metę to nie jest dobre, uwierz mi, potem będziemy problem z napisaniem tekstu, więc no, jak najmniej używaj tej swojej umiejętności. Tak. To jest dobra dobry umiejętność. Skill, dobry ale skill, w ostateczności. Ale w ostateczności go używaj. Nie kozacz i trzymaj ręce wysoko. To jest bardzo, ale bardzo pozytywne spotkanie. Kubę znałem, tam Macia sobie pierwszy raz spotkałem, ale fajni goście i mówię, tam posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pewno się nawet zobaczyłem, bo tak, oni mieli sobie zapiekanki z okrąglaka, ja zacząłem przynosić piwo z innej knajpy, skończyliśmy to, co było w tej knajpie, a pani już chciała zamknąć, ale jak myśmy, kurwa, ja ich kurwa, wjedziemy, pani tak stała i nawet nie powiedziała, że może byśmy wyszli, a myśmy jedli jedzenie nie z tej knajpy, pili napoje nie z tej knajpy, a pani tak stała i bała się, powiedziała, że już zamyka. I ja w końcu, o dobra, może wyjdźmy, panowie. Kolejny panel, może niskorosłych dwa słowa, ty nie oglądałeś tego w ogóle tak całkowicie, nie, żeby... Nie, widziałem tylko za też... największe dymy, czyli Macias, potem widziałem tą kłótnię między... Ale niskorośli też się napierdalali. Tylko, że to najśmieszniejsze, że generalnie tu ochrona spełniła taką rolę, że gdyby nie ochrona, to bidny mini Mike by walnął głową, a go ochroniarz złapał, jak już leciał, i go złapał tak jak dziecko, żeby nie walnął głową. Ale co, dostał gonga? No lali się. Co ty gada? No bo kurde, nie ja nie wiem, czy mini Mike, czy dobrze, czy źle, tak wiesz co, wczoraj jak to mówił, to pozdrawiam, bo ja bardzo go lubię, też zawsze mi się tam pozdrawiamy, ale wczoraj mi się tak średnio podobało, jak on mówił o tym pasie, bo tamten nie przywiózł pasa, powiedział, że doślę kurierem. I ja bym myślę, a mini Mike się strasznie wkurwił na to, powiedział, że jest niehonorowy, że jak on ma to swój pas, mieliśmy patrzeć o dwa pasy, tak, stawką tak, są pasy, no bla bla. Ale to... tamten mówił, że doślę, tak mówię, a ja pierdolę przed kamerą, mówisz, że doślę, przecież go nie oszuka. Ale tak
wiesz, to dzisiaj o tym myślałem, że w sumie kurwa ten minimajk ma rację. No kurwa, zapomniał se pasa z tej jakiejś Francji o chujancji i on mu dośle, i on mu to. Nawet, a nie dośle, nawet co mu zrobił? No, a nawet jakby miał dosłać, to jest takie chujowo. No jedziesz i zapominasz czego, kurwa. No pierwsze na walkę pan. Słuchaj, to ja myślę, że Hajlik powinien to rozwiązać tak, że nie dostanie wypłaty, dopóki nie prześle. Nie, Minimajk powiedział, że jeżeli jego pas nie dojdzie, to nie walczą nie o pas. I Minimajk też swojego pasa nie stawia. Wiesz, o co chodzi? Wtedy to jest walka bez pasów, nie? Bo miała być, wiesz, że obaj mają pasy, a jak nie, to nie. Bardzo, bardzo nieeleganckie, bardzo nie. No tak. I takie, wczoraj sobie myślę, co on się tak go czepia, ale w sumie kurwa, no, zbierał się na walkę, wszystko, on zabrał, a pasa nie. No ale to samo właśnie z tym wyjściem pierwszym czy drugim, co się tak czepia, ale to jest jednak właśnie to, no właśnie to, że kurde, wychodzi drugi i tyle, no bo wychodzi drugi. I tu z tym samym pasem. Ja też nie przywiózł pasa, to się nie bijemy o pas. Co ja mam wierzyć potem komuś? A będzie jak Parkę zastawi go potem gdzieś tam no. We Francji i szukaj go w Lombardzie. Nie, ja to dzisiaj też myślałem, że Minimajk w sumie miał kurwa rację. No ale właśnie oni też zaczęli się, że ty bez honoru, to i tamten się zerwał, ten tak? Francuz się zerwał Salim. Z tyłu. Ochroniarze ich puścili, było po przepychach. Mój kolega też ma Salim na imię. Wiem, mój też i mieszka tu. Mieszka w bloku obok. Ale jest trochę większy. Jest troszeczkę większy. Ale mam też kolegę Nisłorowskiego i jutro, a to będzie jutro, czyli dzisiaj, dla nas jutro, w piątek, widzimy się na koncercie w Krzyżanowicach. Z kolegą z Big Jackiem? Tak, będzie też ze mną. Z Big Maciem? Potem oni od razu zostają tam, bo to jest niedaleko w sumie tam Śląsk i jedziemy do tego. Bo w ogóle widzowie, to wyjdzie jutro, czyli dzień przed. Będziemy oczywiście na gali. Ładnie nas ugoszczono. Pierwszy raz będziemy siedzieć tam, gdzie powinniśmy. Tak? W tym Platinum. No tam, gdzie właśnie. Ja zawsze tak patrzyłem, a my w Łodzi, o się, ale szalony, ja, i wychodzili. A nie, bo teraz nie byłem na ostatnim, ale na tym poprzednim, to przecież mieliśmy wszystkie opaski. No tak, na Hajliku mieliśmy wszystkie. Mieliśmy a nie wiem, czy Platinum. A tu mamy. Hajlik nam dał, to trzeba pochwalić. Dziękujemy. Hajlik nam dał miejsca w tym Platinum, także będziemy otoczeni frizami, wszystkimi innymi wersowami siedzieć. Dziękujemy. Zmieniamy coraz bardziej zdanie na Hajlik. Znaczy ogólnie my nie mieliśmy tego zdania, my wtedy tylko skrytykowaliśmy, że tej ochrony tam nie było, że to było tak, że mogli to trochę przemyśleć, ale... Tak. Nawet powiem ci, że te konferencje są lepsze. Nie, to teraz mówię, teraz widzowie powiedzą, pan dostali tak, bilet. Dostali chuje bilet. 1600 te nasze. 1600? Nie, 1400. Kurde, no ale to już... 4 dostaliśmy, nie? To... Ja mam rękę uszkodzoną, nie mogę 4 pokazać, ale... 4, dostaliśmy 4. Ale... Słuchaj... Ale tak jest, ja wiesz co, też o tym myślałem, przepraszam, a muszę to powiedzieć, też o tym myślałem, że jak ludzie myślą, a coś dostaniesz, bo źle mówił, a co masz kurwa mówić gorzej? Tak też myślałem, wiesz, to jest niby takie trochę interesowne, powinieneś być kurwa obiektywny, ale jak ktoś ci nie dawał, a ktoś ci dzwoni i da, no to jest ale fajne słuchaj, dla mnie. Ale wystarczy kilka rzeczy, na przykład mamy przy nas dobry kolega Tomek Bezrąk, prezes Prime'u. Kurwa. Dobry kolega, wszystko nam daje, co chcemy, jedzenie za darmo, kursy angielskiego, wszystko co on tam, bo ma szkołę angielskiego, ma tam knajpę i tak dalej, wszystko jest git. Ale jeżeli trzeba powiedzieć źle, to krytykujemy. Tak. Wiadomo, że nie zrobimy tego, nie wylejemy wszystkich pomyj, bo jesteśmy kurwiani, tylko powiemy to w miarę tak, żeby nie było bardzo ale przykro. Jeżeli ale jesteśmy dobrze traktowani, to też kurwa, to też mówimy. No, ale Tomek, słuchaj, Tomek też jest przecież tym fajny, że on wie i właśnie to też chciałem powiedzieć, bo zaraz będziemy gadać o Ferrari, coś źle zrobił i tak dalej. Ludzie trochę kurwa też źle traktują, nieraz mówiliśmy w Polsce. I na przykład zobacz, Tomek jest taki, że jak ja powiedziałem, że się z chujem na łby pozamieniał na rozumę, bo w Radomiu. Zaraz on mówi, z jakim ja się chujem na łby pozamieniałem? A ja mówię, ale co, zły? Nie, zły, dobrze, że mówicie. Bo kurwa, inaczej umierasz w internecie. To nie jest tak? Jeżeli o kimś mówimy i nawet mówimy nie do końca dobrze czy negatywnie, ale to jest ważna osoba. To się ważne wydarzenie wydarzyło. I ludzie zamiast się z tego cieszyć, to a, bo powiedziałeś, ale że ja... Ale ludzie w Polsce nie mają dystansu i w ogóle nienawidzą krytyki, ale zwłaszcza, że my tak praktycznie nie krytykujemy. My tak naprawdę przedstawiamy swoje zdanie tak, na jakiś tak temat. Tak, oceniamy, ale to jest... Komentujemy, oceniamy, ale to jest przez nas. Tylko i wyłącznie. I ty, człowieku, to, że ja ci powiem, że mi się to nie podoba zachowanie, to nie znaczy, że twoje zachowanie jest chujowe. Po prostu według mi się mnie. Ono nie podoba. Według ty nie musisz być od razu zamykać się, nienawidzić całego świata, bo Tańcula powiedział, że coś mu się tam nie spodobało. Nieprawda, może według ciebie, jeżeli twoim sumieniem to, co robisz, jest dobre, czyli tak na przykład Ferrari uderzył z partyzanta gościa, to ja nie mam do tego nic. Mi się ja to nie podoba. Złej, ja uważam, że to jest mega słabe zachowanie. Nie, powinien chociaż dwa słowa powiedzieć. Tak. O ty kurwo, na moją matkę gadałeś, pizda. Okej, okay, a tak z zaskoczenia to kurde, no wyobraź sobie, że jesteś ktoś zapierdala i leżysz znekautowany. Słuchaj, to każdy każdego. Ja myślę, że jakbyś szpilkę dobrze trafił, ma ręce opuszczone, tak, ale masz szczękę rozluźnioną, to spłynie. I tu chodzi o to, że to każdy najgorszy, każdego najlepszego rozpierdoli właśnie tak z partyzantem, tylkoś tak nie powinno robić, no. Ale mówię, że wy się cieszcie, że kurwa o tym nie mówię, nie my, tylko że w ogóle jest o was rozmawiane, no bo to kurwa przez to się żyje w tej, przez to dostajecie te walki, przez to istniejecie. No jeżeli się, najgorsze jest jak przez, nie mówisz o kimś, jak programy komentarzy przestają o tobie mówić, to jest kurwa niefajne. No co, no i później mamy właśnie Denisa i Szpilkę, to o czym mówiliśmy z tym wyjściem. Ale powoli ja powiem ci, że w
wydawało mi się, czekałem, czy szpila się odpali, bo już powoli... To było, było. Mało brakło. Nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. Druga rzecz, to nie ja przyszedłem do Hajlik, to Hajlik zaprosiło mnie i na moich zasadach, bo powiedziałem, jaka jest, jakie są warunki tego, że tu będę walczył. Było on tak. Jest, on jest w ogóle, słuchajcie, on jest teraz oazą w pokoju. Jak ja go znam z gimnazjum, to co wy, to już by byli tam rozjebani wszyscy z Pawłowskim na czele. Z Malikiem. Chłopie, szpilał gimnazjum. Malik już tam nie było, tam powiedziałeś coś, on nie zrozumiał w ogóle, ale już pomyślał, na pewno mnie obraża. I była pizda. I lał wszystkich na beret, także szkoda gadać. A tutaj jest taką ławą w pokoju, że to jest aż nieprawdopodobne, jak chłop w ogóle no, przepracował wszystko. No jest zupełnie inny niż... Ale i co? Bo ja mam to chyba widzę odmienne zdanie. Co? I ty byś nie dał i uważasz, że Szpilka dobrze, że nie dał. Tak? Znaczy, że argumenty miał, że mógł tak zrobić, ja też to uważam, ale ja bym na jego miejscu zrobił inaczej. Że co, dałby mu? Jeżeli, słuchaj, jeżeli są te argumenty medyczne, czyli on się naprawdę czymś musi nafaszerować i chodzi o ten ale czas, słuchaj, że on to... Ale jeżeli musi się nafaszerować, to nie wiem, to po co bierze walkę, niech ją przełoży. To wiesz, inaczej, ja nie bronię w ogóle, tylko wiem po prostu jak to jest. Artek jednak pracował, kurwa, 20 lat trenuje, mnóstwo walk, mnóstwo sparingów, mnóstwo zawodów, wszystkiego, przecież on amatorskich nie, no to 200. Ja wiem, to rozumiem, że chodzi o rangę, nazwisko, to jest to zawsze tak, zawsze jest tak, że, kurwa, czy to jest mistrz, czy to zawsze mistrz wychodzi drugi, czy ten lepszy, bardziej utytułowany. Zawsze na końcu jest ten, kurwa, wisienka na torcie. Jesteś zawsze zawodnikiem, to ty to rozumiesz i dla ciebie to jest taki prestiż i dla ciebie to jest takie tak, jestem lepszy, przez to tyle pracowałem, wychodzę drugi. To ja przyszedłem do Frikowej Federacji, jestem prawdziwym sportowcem, ja tutaj gram pierwsze szybce, dlatego wychodzę drugi. Ja absolutnie to rozumiem i uważałbym, mi by było przykro, gdybym wychodził, no kurwa, no jak nie, no ja, ale ja to rozumiem, ale, że on tak wychodzi. Gdybym był nim, a miałbym wyjść pierwszy, to będziesz słuchać, nie, to co ja jestem. Ja rozumiem, dlaczego on miał wychodzić drugi, ja rozumiem, że tak jest, tylko czy na prośbę gościa, z którym to nie mieli konfliktu, nawet jakoś sobie o sobie dobrze mówili i on tam mówi, ja nawet nie za bardzo zrozumiałem, czy mu się musi narzec, czy co, ale to są sprawy, kurwa, ja też nie jestem lekarzem, może tak jest, może tak nie jest, może te 3 minuty gra, znaczenie, nie wiem, nie znam się, może mu tak lekarze powiedzieli. To wychodzisz pierwszy, proste. Taki z ciebie kolega, no na moje słaby w chuj numer, nie? Ogólnie w słaby chuj, ja jako kolega bym ci strzedł z drogi i bym cię puścił jako drugiego. Ale właśnie czy na, rozumiem, że ty powinieneś wychodzić jako drugi, powiedzmy, ale czy na właśnie prośbę, tak byś nie... Poprosiłby mnie Jacek na przykład, czy mogę wyjść... A to dlatego, że lepszy wychodzi później, to ja wychodziłem po Jacku, jak już był w ringu? Tak, no yes! No tak! Tam był ten cena w ringu i Murański, ja wychodziłem jako trzeci. A ty jeszcze ponad jako trzeci, to w ogóle byś najlepszy. Yes! Wychodzisz trzeci, to mogło być najlepszy. Czekaj, jak piłkarze tak oni prawie strzelą, tak jak zrobić? Tak, jesteś... Jesteś najlepszy, jesteś to może najlepszy nie. I w ogóle. Ale nie, serio, to byś to może że powinien... jako trzeci niech wyjdzie w takim razie. To może by rozwiązało właśnie całą sytuację, jakby wyszedł jako trzeci. O kurwa, już mamy, wiem, przebitki już mamy, kurwa, do programu. No dobra, ja bym nie umiem, żebym tak zrobił, tylko takie było, tylko widziałem, że Szpilka tak, kurwa, aż go drażni to pytanie, to co mówisz, że on chyba tak się czuł, Nie, pod sportowcami tak mówił, kurwa. Nie, już! Nie, i tak, tak, tam, tam nie było w ogóle tak, gadania, tak, tylko było nie, dlaczego, tak, bo wychodzisz drugi tak, i już. Tak, tak. I to nie było, to w ogóle było... nie chciał nawet się rozwijać. Ale ja mówię dlaczego. Troszeczkę go tak aż tenisa to wycofało, no to dobra, nie, on, to nie. Kurde, no pracował na to ciężko, żeby być bardziej docenionym. Ale jednak argument jest tak, jak masz kontuzję, to kurwa nie bierz walki. No a jak jesteś w pełni sprawny, nie kombinuj z wychodzeniem. W sumie trochę i tak jest. No i powiem ci, a propos Denisa, to w ogóle to mówiliśmy już dużo, kurwa, patrz, się zmęczyłem. Dużo, kurwa, ciepłych słów, trochę nie rzucił się na trawę, 5 metrów. Kurwa, ale codziennie jestem na treningu, wiesz co? Ale jesteś czy trenujesz, bo to są jeszcze dwie wiesz co, powiedzieliśmy dużo ciepłych słów, że tak powiem, bo naprawdę się zmienił i bardzo fajnie gada i tu, i te rozkminki przestał, no a wczoraj jeszcze nie mogłem napatrzeć, jak tam z Lexi skrzyło, nie wiem, czy to widziałeś szoty z tego. Natomiast Lexi, ostatnio ktoś, nie mogę powiedzieć kto, poprosił mnie, żebym zapytał, kto jest najprzystojniejszym zawodnikiem gali Hajlik. I teraz wybrałaś osobę po twojej lewej i chciałem poprosić o krótki komentarz, bo widzę, że tutaj Denis cały czas coś zagaduje, tutaj puszcza oczka, rozkojarza cię przez pół konferencji. A to takie historie pisze życie, bad boy, good girl, to się dzieje. Także no? Tutaj cię, wiesz, zaczepia Denis ja, cały Denis, czas. Z tego co wiem, to chyba ma jakąś kobietę, więc tutaj... Już sprostował, że nie ma, więc spokojnie. Tam Lexi we wywiadzie wcześniej powiedziała, że kto jest najprzystojniejszy. Ona powiedziała, że Denis. I teraz siedzieli koło siebie, no i wiesz, kaniązgi podkręcą. A która jest najładniejsza według ciebie, Denis? Która jest najładniejsza, twoim zdaniem, skoro już miałeś takie pytanie? No nie fajnie byłem, ale i to mówię teraz w pozytywnym znaczeniu. On się tak czerwienił i tak się, wiesz, fajnie, bo chłop jest taki on chuligan. Mam jakiś tam swój typ, ale nie chciałbym tutaj jakieś... kobitki, żeby się źle poczuła. No, ale wiesz, Lexi powiedziała głośno, więc no, zasługuje też, żeby usłyszeć ja prawdę. Pierniczę, to jest moment na cywilną odwagę.
a oni pierwszy raz widzimy Denisa Grzyczerwinią. To solarium. I tak, najpierw tak, mówię, że wziął za fotel, porwał, ale później, bo oni podkręcali, to strasznie było. Lexi też się czerwieniła i on. To było mega, mega fajne, znaczy, mega. Wiesz co, ja ogólnie też dużo wywiadów Denisa ostatnio, kurde, słuchałem i oglądałem. I powiem ci, że myślę, że on prywatnie jest spoko gościem. On po prostu ma czasami takie, miał te odklejki takie, kurwa, nie wiem. Właśnie, on dał się podkręcać, moim zdaniem. Podkręcać po prostu. To, co ja powiedziałem wtedy, nie brnij w to, bo ci dziennikarze, wiesz co, dziennikarze. Tak. Przecież to ja się wkurwiałem, MMA na mnie to źle napisało, tak, to teraz też tak, rozumiem, ja że nie. Samo a czego MMA, kurwa, zadało pytanie, bo oni powiedzieli tak, MMA do niego, dokładnie, ale ten reporterek to cały czas o tobie gada. No to jak, a ten reporterek, tak, kurwa. Ja się wtedy wkurwiłem, jak reporterek, a Denis, tak, to ją, kurwa, niepotrzebnie się, w sumie ja też, jakby szliśmy w to, ale teraz się też bardzo dobrze kontroluje. Nawet wiesz, po tym, co mu Szpilka odmówił, tam też nie było, no dobra, okej, okay, dobra, chcesz, to nie. Tak, ja dobra, bym zrobił inaczej, tak, ale okej. Okay. Tak, tak, myślę, tak. Myślę, że po prostu rozwija się w tym całym. A w ogóle jest news straszny o Denisie. W ogóle jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć o tej walki, że oni w końcu, tam Szpilka też tego nie zrozumiał, bo Denis skomentował pod którymś postem, że chciałby też walki w tej, na zasadach Pride, czyli wszystko, 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 soccer kicki, wszystko, no, skakanie po głowie, bo ma tak, kto tak ma? Bomba z Ferrarim tak ma. Tak. No. Tak, no i Denis napisał komentarz, że też bym tak chciał. I Szpilka mówi, po co się znowu umawiasz, a znowu nie tego, tylko Szpilka to później powiedział, że źle zrozumiał, że on jakby pije do niego, a on po prostu tak sobie napisał, żeby tak chciał. No ale oczywiście Kaniowski tego nie pozostawił, tylko to chcecie, to może zrobimy. O, nie, nie chcemy, ale chcecie. Tur Szpilka przed chwilą powiedział, że dawaj 100 koła, ja dam 100 koła, to się zgadzam. Denis, twoja odpowiedź, ponieważ Artur jest chętny na te Pride. Pytanie tylko, czy ty jesteś w stanie położyć 100 tysięcy swoje do wspólnej puli i wygrany przejmuje łącznie 200. Tak. No i w końcu powiedział Szpilka, że wkładał jeden stówę, drugi stówę i robimy tak, ale ze swojej garzy jeszcze stówę, to jeszcze doszło, że jeszcze Hajlik niech dołoży trzecią stówę do tego wszystkiego, co jest, a w końcu Denis to powiedział, że wabank, żebyśmy szli, a Szpilka mówi, a jak mamy takie same garze, to dobra, kładziemy garze. Ja nie będę stówę od kurwa, to możemy wszystko, albo możemy wabanki, kurwa, jak chcesz. Artur? Ale czy mają mieć wabank, jak podejrzewam? Jeżeli ma taką samą stawkę, to bardzo chętnie. A Denis, z tego co wiem, to podobne. No i aż tak już poszło tak daleko, że już Malik powiedział, dobra, przerwijmy to, dogadamy to we trójkę, bo tam, no już, bo zaczęły, tak, kurwa, tam już 7 milionów do zapłaty, wiesz, było. No i mają dogadać, mają jutro na ogłoszeniu ogłosić, bo oni chcą tego Pride, tylko nie chcą bez rękawic, ale chcą na te no rules. Nie, bo tam potem jeszcze Denis mówił, że on nagle pięści. Ten już powiedział, że nie. Ale na tych zasadach tak i wtedy oni dokładają, oni po stówie i Halik ma dołożyć stówę jeszcze do tych i jeszcze będzie nowa pula nagle. Ale tak naprawdę te zasady dużo nie zmienią. Słuchaj, to łokcie... Moim zdaniem też nie. Z głowy uderzenie mogłoby mieć w jakimś klinczu. A w parterze. Masz dosiadzie, czy masz mu ręce. No, jak skończył Wrzosek Baso? No, z główką, na leżąco. Właśnie ten leżał, ten go pierwszy raz widziałem. Znaczy, widziałem kiedyś na ulicy, ale można tak, też. No tak. I także tu tak, ale to, że ale wiesz, łokcie w innej płaszczyźnie, to już tak... Nie. Soccer kick jeszcze jest niebezpieczny, no ale to musiała być taka sytuacja, że któryś się wywrócił. No, mamy mistrza jednego soccer kicków. Tak. Ferrariego. Tam najlepszy timing na świecie. Bę i bę. Bę i koniec. No, także to jeszcze to wyjdzie, a taki news przecież tu jest nawet u nas na grupie, że z kim teraz Denis może walczyć? Widziałeś wywiad? Widziałem wywiad. Zobaczycie, kurwa, po nowym roku dostanę. Nie mogę zdalić, ale ja pierdolę. Jeszcze większy niż Artur Szpilka? No, ale to będzie walka w K1. K1, bo w partyzie, żeby mnie złapał, by mnie tak zgniótł jak robaka i by mnie, kurwa, zawinął i schował do worka. I ja mam podejrzenia, ale nie, bo mówił, że ten ktoś mówi po polsku. Polsku, ale nie dobrze. Ale nie dobrze. Nie, nie Polak. No tak się z nim dogadasz. Normalnie. Tego zwyzywa. Normalnie mówi, bo mówi po polsku. Nawet mówi lepiej po polsku niż ja, więc to na pewno nie jest on. Pozdrawiamy. Ale ja chyba wiem z kim. Soldić? Nie, no. On w ogóle nie mówi. No ale też jest, ale też jest. Też jest później, dywagacje są, że może o nim, bo też trzy słowa umie. Mógłby to być. Ale nie znowu tak dobry w parterze. On powiedział, że jest kozakiem w parterze. No właśnie, a ja mam prostsze rozwiązanie, które w ogóle tu nikogo nie zdziwi. Ty. Norman Pałka. Ale to aż tak mówiłby, że... No jak, mówi po polsku przecież. No tak, ale mówi że jest taką mega gwiazdą, że po prostu on jest mniejszą gwiazdą od Szpilki. No ale w KSW. No to jaka jest mega gwiazda w KSW? No to powiedz mi, mega gwiazda w KSW. Gamrot? No tak. Nie. No tak. Ty, no Pałkę, ty masz... Jedynie to jest on, bo kto inny? Gratuluję. Bił się w wygrałeś KSW, długopis z Vaderem. Jest dobry w parterze. No jest dobry w parterze. Nie, no jest dobry w parterze. Szali nie miał szans, jak został tylko... Te zapasy tylko dostał, nie miał szans nic zrobić. Więc jeżeli byłby w parterze, to by go pewnie poskładał. A w stójce, widzisz, w Casio prawie z nim wygrał. Prawie. No była bardzo wyrównana walka. Więc Denis mógłby mieć szansę i ja uważam, że
miałby szansę w jakimś boksie, na, nie wiem co oni się chcą być, bo oni chcą być chyba to jakieś bez parteru, ale nie? Ty mówisz, że tak, no ale, no dobra, tu nie, wszystko się zgadza, ta umiejętność po polsku... Zablokowany jest w Prime, zablokowany jest w Fame, czyli został mu hajlik. W sumie. Powiedział, że już pierdoli Free Fighty, ale jeżeli nie ma pieniądze... A, on powiedział też, że ma sztabkę w domu. Tak, dużo rzeczy mówi, no, dużo rzeczy mówi. Także... Może. To jest dziwi mnie tylko, tu bym się tylko, bo tu masz wszystko rację, tego bym się zgadzała ta wielkość, bo ja myślę, po szpilce to kto kurwa teraz? Bruce Lee, kurwa, czy Chuck Norris? Nazwisko powiedział, tak nie? Powiedział, że to się już, że obsracie, że to będzie takie show, że wszyscy się tu nie mogę jeszcze mówić, ale mówi, zwariujecie z kimś. Po prostu następna walka to zwariujecie jaka gwiazda. I słuchaj, dlatego jest, bez jak... kitu był też Soldic, albo kurwa mam. No to inny, no kurde, inny to by mi był nowy Materla, to była wielka gwiazda, Pudzianowski, ale to niby nie mają być Polacy. Więc jakie no nie, ma... no, nie no mówi nie Polak. SW. No Parker jest gwiazdą byłą z KSW, no nie bez wątpliwości, chyba najwięcej zrobił w Freak Fightach z tych wszystkich na razie. Teraz Polish Zombie go zastępuje, nie? Tak, dokładnie, dobre zastępstwo. Gdzie, kurwa? No ja nie znam nikogo innego, no chyba, że to był ktoś, kto po prostu gdzieś przyjął na jedną walkę czy na dwie, jakaś wielka turbo gwiazda, no ale jaka? Jaka? Czekaj, może spytam, czekaj, nagram się. Boxdel, a ty myślisz, że Denis będzie walczył z Pałkę? Tomek, kurwa. Oczywiście, że tak. No to wszystko wiemy, kurwa. Sam potężny Boxdel to powiedział. No, także problem macie rozwiązany. Kolejna walka Denis kontra Parker. Ale tak, tu masz rację. No tylko z tym formatem, no ale on jest kurwa gwiazdą, no jest gwiazdą. Nie aż tak, ja jeżeli porównując go do Szpilki, nazwisko i zasięgowo, uważam, że Szpilka jest większym, no ale może mu chodziło kurwa właśnie, że w MMA, że właśnie w KSW, że duże osiągnięcia. Tak, no to nie, tak, znaczy, tak, wiesz, tak. Kurwa, nikt na to nie wpadł w tych materiałach. Ty jest, bywasz mądry. To najprostsze, nie, to bywasz najprostsze rozwiązanie, słuchaj, nie, bo to chyba właśnie o to chodzi, że ta cała mądrość w prostocie i to chyba... A on już wiesz, a on już analizy, mamy Tkalidów dlatego, że a, KSW go wypożyczy, a tu Czeczeńcy są, a on jest Czeczeńcem i on się już dogadał z Czeczeńcem. Chłopie, tam taka analiza. Do Soldicza też, przysięgam ci. A że bywał w Polsce, mówi po polsku, ale znowu on nie w parterze, kurwa, a nikt na Pałkę nie wpadł, no? Ha? Pałka parterowiec dobry i dlatego tutaj... No tak. Dobra, ja, mi się wydaje, no, że tak, wracając właśnie do tego, że on mówi, że większe nazwisko niż Szpilka, kurde... Nie, on powiedział, że ogromne nazwisko właśnie, nie powiedział, że większe, ja no, tak sobie mówię, to... teraz walczy ze Szpilką, a mówi, że się nie, dziwicie żeby, z kim, dlatego ja sobie to powiedziałem. Go tamten, ale no kurde, dla mnie to chyba nie ma drugiego boksera, no Gołota, Szpilka, to są pierwsze dwa, których mówisz, jak to się zna, tak. Powiedz trzech bokserów, Szpilka, Gołota, Adamek. No wach, ale Szpilka Gołota, nie, Adamek już nawet nie, właśnie Szpilka Gołota, bo tak, ja później to już można se... No ale Szpilka z Adamkiem wygrał, byłem na tej walce, walczył w Tauronarach. Nie, no Gołota, Szpilka, no tak, Szpilka przez jej osiągnięcia i ten swój taki cięty, moim zdaniem on też bardzo pasuje do Freak Fightów, nie, no bo, no co, Mariusz Sawacha byś wziął, tak? Dawniej, Szpilka dawniej, stary, no tak, ale mówi, że on taki influ. Jakby... To było wtedy, to chłopie, on był tam, był kurde bogiem, on był tym całym władcą piekieł człowieku i tego wszystkiego. Naprawdę, to co on odpierdalał w szkole, to był ja. No to powiedzmy może na końcu o tym władcu piekieł, bo to tak, na wywiadach, jak wiecie, wywalił Ferrari. To był gość jakiś, kolega Bomba, znowu Bomba mówi, że nie jakiś jego super kolega czy coś. Ferrari mówi, że on do niego zygał od dawna. W ogóle to mnie dziwi, skąd on tam kurwa udzielał wywiad? To jest no właśnie, nikt, to jest nikt, nikogo, nikt gości, kurwa, który... obraża Ferrariego i tak wpuszczają, to też trochę źle robią, bo oni to prowokują, że będzie coraz więcej takich. Jak ja poobrażam któregoś zawodnika i mnie tam wpuszczą i nawet wyłapię bombę, dostanę walkę, kurwa. Wiesz, bo my jakieś tam mamy zasięgi i tak tam jesteśmy. A ktoś naprawdę chętnie wyłapie. On nie był zresztą taki załamany, jak no stał. Ale dlaczego ten ktoś dawał wywiad w takim razie skoro? No właśnie, bo to był ktoś. U najlepszej polskiej zimny. Najlepszej, trzeba zadzwonić. Trzeba sprawdzić, no można nie zapytać. Kto a my w końcu dzwonimy tego Stanogi? No nie wiem, może zadzwonimy, zapytajmy. No i dzwonimy i od razu powiem, że to nie było ustawiane, nie wiem co Zbyszek powie, najwyżej wytniemy, no. Ale zanim zadzwonię, to jeszcze powiem o naszym sponsorze Selfshark, że jakby było tak w telefonach, to teraz mógł na przykład zobaczyć do Zbyszka, że dzwonię z Ameryki, a niestety Selfshark nie działa w telefonach i nie można tego zrobić, znaczy, ale przypominam, działa w telefonie, tylko ale nie działa na sieć telefonową. Tak, komórkową, no przez WhatsAppa czy przez coś by mógł tak no, zadzwonić, ale po prostu przypominamy, że naszym sponsorem dzisiaj jest Selfshark. Selfshark. Surf Shark. Okay. Surf Shark. A telefon, wiem, dobra. Cześć Zbyszku. Witam, Tomek z tej strony, Szalony Reporter, tam kiedyś zamieniliśmy słowo. Wiesz co, bo my witam, kłaniam ci się nisko, jesteśmy tu z Arkiem Tanculą. No. Bardzo ci tak dziękuję, że im pizzę przyjebałeś. I to obu. A to już dostałem od Cypisa, bo nagrywaliście dla mnie storkę. Dostałem tą storkę. Bo naszą dzisiaj wyszedł wasz drugi numer. Tak? A podobno spotkamy się na jakimś koncercie, nie?
Tak, w październiku gdzieś, no. To będę miała dopiero. Zbyszku, widzę, że kariera muzyczna też się rozkręca, no dobrze. No w chuj, będę teraz śpiewał placki, piek wszystko. Dobra. Spoko rozmowa, możemy powiedzieć, że dzwoniliśmy, pogadaliśmy. Może, że dzwoniliśmy, ale no nie, że nie chciał. Nie, kurwa, szkoda. Ciekawe fajne rzecz. Rzeczy były, fajne rzeczy były. Dobra, co, dobra, przejedźmy może już, dobra, to już z tą konferencją koniec. Nie wiem, czy widziałeś ten film Pasuta, Majewski ucieka i całą tą, że on nie chce z nim walczyć i ten go tam prześmiewczo. Nie widziałem jeszcze. Sześć minut naprawdę dobrej zabawy. Ja potem wychodzę na nieprofesjonalne. Ja nie wiem, czy nie poświęcić teraz 6 minut. Bo, i żeby to zobaczyć? No, dobra. Bo warto, to nawet warto dla rozrywki. Arku, czy widziałeś ten film Uciekający Majewski? Widziałem, przed chwileczką go wyjrzałem i jest po prostu majstersztyk. Genialny. Znaczy, nie tyle o przekaz, co po prostu samo wykonanie i w sposób bardzo fajnie to zrobione, ale Abstra, no to tak. Oni z tego słyną, że to bardzo fajnie odgrywają i mega zdolności aktorskie. Przez większość filmu myślałem, że to naprawdę jest Daniel. Ale wiesz, to charakteryzacja, wszystko przyłożył się bardzo. Naprawdę, no. Ja mam, znaczy tak, no a propos tego, no to nie jest tu dużo prawdy, znaczy nie mówię dużo prawdy tam o Danielu czy coś, ale z tym, że kurde, no jednak ta walka miała być, nie ma. Ja tam nie będę wnikał, znaczy mam trochę więcej wiadomości, bo mam kontakt z Danielem, rozmawiałem z nim, ale ten jest, widzę, mocno zawiedziony, bo on nie ma udali dla niego przeciwnika, on trochę stracił tych miesięcy. A no ja ale pojawił się na froncie tutaj, nie chcesz się z nim iść, czy chcesz? Nie, no nie wiem, na razie nimi nie przystali kontraktu. Mają mi kontakt, nie wiem o co chodzi, nie dobijam się, może mnie nie chcą. Może cię nie chcą. Może mnie nie chcą. Ale ja z Danielem rozmawiałem, no i on żąda rozwiązania kontraktu. Nie wiem, czy nic nie zdradzę teraz, kurwa, ale nie będzie się bił w ogóle z nikim. Wkurwił się też, akurat Daniela zarzut jest taki i jest on poniekąd słuszny w jakimś tam stopniu na pewno, że szczegóły kontraktu jego znano, mówi w tym nawet filmiku czy gdzieś. I on zresztą to wcześniej mówił o tych, że miał mieć inne wyjście, że tą scenografię i tak dalej. To są pewne szczegóły kontraktu, które jednak między zawodnikami wzajemnie nie powinni. A mówi, z jakiego powodu Pasut zna szczegóły tego kontraktu. No i jakoś tam się wkurwił i z tego co wiem, z tego co z nim rozmawiałem, to Daniel teraz chce rozwiązać kontrakt i po prostu nie będzie się bił w ogóle w Federację Fame ani w żadnej innej. Słuchaj, no czasami niektórzy ludzie nie potrzebują czegoś takiego w ogóle, wiesz, free fighty są spoko, jeżeli, nie wiem, masz jakieś takie zamiłowanie do sportu walki, albo też jesteś na, nie wiem, tak jak wiesz, Abstra, no sam, czy nawet Pasut, no już byli jednak troszeczkę zapomnieni tak, i to tak, dzięki tak, temu tak, znowu tak, są u góry, więc spoko. On jako twórca, który, nie wiem, no nie bije się ogólnie, to raczej zasięgowo, z tym siłownią, z tym zasięgowo chłopie. Jednak jest i może nie chce tego robić, no tak samo zresztą tutaj twój sąsiad przecież Dziki trener też powiedział, tak, że nigdy za żadne, widzisz, tutaj Daniel jednak trochę, no jest takie, że to jest właśnie, niby się ugadał, a jednak potem nie dotrzymuje no słowa. Tu trochę wiesz, po co chciał. Się może. Każdy no, ma prawo się też rozmyślić, nie wszyscy się muszą bić, nie każdy tego potrzebuje do życia, czy do tego, nie wiem, oni są znani, z tego co wiem, w SFD mają, narzędzie, teraz to El Mayo, to chyba będzie zmienione. Już jest, w ten dzień, który była dokładnie gala, gdzie walczyliśmy, gdzie ty walczyłeś, wyszły, a ja prawie. Ale tam były problemy, wyszły? Nie wiem, czy widziałeś. Aha, to ja dostałem nie wiem. Tą paczkę całą, oznaczyłem ich i została ściągnięta. Instagram zablokował i dostałem warna za nielegalnych treści, za jakieś tam obraźliwe czy coś, bo tam było nazwy, to było El Chapo, jakieś tam te towar. Co ty gadasz? A czemu ja nie dostałem? Nazywały się te suplementy tak, że... Rozumiem. Że nawiązywały to, do karteli, do El Mayo. No. I po prostu podobno w ogóle, no i od razu zostały blokowane. Te wszystkie story tych influencerów, którzy dostali to, tak jak ja dostałem, i u Daniela, to było wszystko stare zablokowane i ściągane. Okazuje się, że jest w ogóle... taka grupa na Facebooku, którzy są hejterami Daniela. Jest bardzo duża grupa, tam jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ma. I oni od razu wrzucili to, słuchajcie, zgłaszamy. Tańcula dodał, zgłaszamy. Aha, zgłaszali no i od moment. Razu wywalone. Liczba zgłoszeń ci algorytm. Tak, wiesz. I z tego co wiem, SFD będą musieli, bo to współpraca z SFD, będą musieli zmienić właśnie chyba opakowania i nazwy tych produktów. No ale to kurde, tak. Batonów nie dostałem, baseballa nie dostałem, to nie dostałem. Jeszcze z Danielem kontakt i teraz nie dostałem znowu tej paczki. Ja jak pierwszy raz byłem w Fejmie, to ja tam zostałem zaproszony, nic nie dostałem. Dostałem zaproszenie tylko po to, żeby dostać pierdol i nawet tego nie dostałem. Więc stary, ty w ogóle dziękuj Bogu, że tam jesteś, a nie. Ale wracając właśnie do Daniela, mówię, że on raczej świetnie sobie radzi, nie wiem na ile on, ale na przykład Dane, wiem, że mega świetnie się sprzedała, ona miała tam swoją... Tak, swoje suplementy sprzedały się, stary, od tak, razu to wszystkie. Wiem, że dobrze idzie. I oni tam, jeśli chodzi o to, oni tego nie muszą robić dla pieniędzy. Może poczuł, że po się powiedzieć, a nagle mówię, dobra, pierdolę, to nie będę się bił, nie
ten świat. Ja gadałem też z Danielem i on mówił: Arek, jestem mega zaskoczony złym przyjęciem moich widzów. Moi widzowie nie oglądają Free Fightu. I powiedzieli mi: Daniel, co ty robisz? Sprzedajesz się, kurwa, do tego cyrku idziesz, co ty robisz? I wydaje mi się, że on też przez to mógł tak zrobić, bo to nie jest jego target. Tutaj wszyscy go gwizdali. To jest, tu jest on, no bo tak tu, było. Tu jest właśnie ta grupa antyfanów jego. Tak. Tam były gwizdy, jak on wychodził, były duże gwizdy. W ogóle. A jednak go obserwuje milion ludzi na Instagramie, jednak robi wyświetlenia, czyli ktoś go ogląda i lubi, ale tych ludzi nie ma na freakowych walkach. Więc po chuj ja mam wychodzić do moich wrogów, do wszystkich moich hejterów, no żeby mnie gwizdali. Zwłaszcza, że tu jakieś jeszcze między nim a federacją się pojawiły, tak jak on mówi, tarcia, więc... Ale powiem ci, jak było... Za takie wyjście, że mnie wszyscy wygwizdają, to ja bym musiał bańkę to minimum brać. Nawet nie wiem, czy bym... Kurde, nie. No, a nie ma tam bańki. Ja wiem ile, ale to oczywiście nie powiem, ale to nie, od bańki długo nie i daleko nie. A ja ci powiem, jak było ze mną, albo bo... trzeba mieć swój świat i mówić, nikt nie gwizdał, wszyscy byli brawa. Są tacy i będziecie przewijać to. Ale ja ci powiem, jak było ze mną, bo ja przecież też daleko. O, wytrzyj sobie w narożnik. Czekaj, może Persik zapłacił na fakturę, czy nie? Nie. Dobra, no to niestety... To wybierzemy w wizycie. Wyrzucę do kosza niestety w takim razie. Ale ja ci powiem, jak było z moimi, bo ja też mam zupełnie inny kontekst, bardziej teraz trochę inaczej, ale politycznie gadałem i jebać PC w ogóle i tak dalej. I powiem wam, że u mnie też było tak, że po co tam idziesz, po co, ale u mnie, wiadomo, część ludzi pewnie odeszła, część ludzi się wkurwiła, ale ja miałem taką i co było mega fajne. Ludzie jednak mają, myślą o fejmie z tej jedynki, dwójki, trójki. Bo ja przysięgam ci, dużo moich ludzi, po co tam idziesz, ta patologia, i ja poszedłem, obejrzeli jedną, szczególnie tą drugą konferencję, niestety zdjętą, i mnóstwo ludzi: ty, ten Fame nie jest już taki zły. Te Freak Fighty, akurat Fame, było spoko. Wydaliście radę, wiesz, że fajnie właśnie performance i tak dalej, i dużo ludzi się jakby przekonało, tych moich widzów, którzy byli bardzo na nie. Jak wiesz, zobaczyli, obejrzeli tą całą konferencję, że to jest właśnie z takim rozmachem, że to już jest takie duże, że to już nie ma takiej patologii. Wiesz, ludzie pamiętają, jak się Linkiewicz z Godleską kurwiały, rzucały wibratorami. I jakby przestali przez to oglądać i urwany mają kontakt. I teraz wrócili, a nagle wchodzą, i mówią, patrzą, a tu jest UFC w Polsce. Mówią, nie jest źle. Dobra, może dokończę na szybko. Słyszałeś o co się stało z aferą Smoleńską z komisją? To może powiem dwa słowa? To już jest jakaś masakra. Wyszło, ustali dziennikarze śledczy, ponad wszelką wątpliwość, że... Bo to, że oni, to, że myśmy, każdy wiedział, że to nie był zamach. Nawet oni wiedzieli, to jest pół biedy. Ale wyszło, że oni świadomie mieli materiały i ich nie dodali do raportu. Zamówili w Stanach taki też raport za 8 milionów i go nie włączyli, bo tam wyszło, że tam na pewno nie była, że to była katastrofa na bank. Tego nie włączyli, powyjmowali niektóre mapki, analizy i to w tym momencie wypłynęło. Także wiesz, to jest fajne, bo oni już wiedzieli tak, jak skumowali ludzi. A czy to wszystko było po prostu zrobione po to, żeby ludzie kochali PiS? Właśnie, tak, dalej religia smoleńska podtrzymywać. Było akcją po prostu wyborczą. No i teraz wybory się zbliżają i ktoś to wyciągnął. Ja czytałem właśnie taki fajny artykuł na Wprost i tam właśnie było, że to raczej już ostatnie wybory, które wygra PiS. Ale myślisz, że te, które będą wygrać, czy ostatnie, które wygrał, już były? Znaczy, czyli że już te... były, że tych już nie wygrają, że wszystkie analizy i wszystko... O Boże, ale ludzi, się zacznie, i ta, ale się zacznie, teraz ludzi... ale się zacznie. Wiesz, bo tu są już takie karne, no wiesz, to jest... Inflacja, to jest... te wszystkie rzeczy, stary, to już naprawdę grubo i to, co się dzieje teraz w Polsce, to nie wiem, no to chyba byśmy byli niepoważni, gdybyśmy jeszcze raz zagłosowali na nich. Trzeba dać komuś innemu szansę, tylko komu? To jest właśnie to komu? A właśnie a propos PiS-u, no dokładnie Zjednoczonej Polski, ta, Solidarnej Polski, czyli przystawki PiS-u, poseł napisałem jakiegoś tweeta i do mnie osobiście na DM-a, nie, na Twitterze nie ma DM-ów, tylko wiadomość, napisał pan poseł Janusz Kowalski, że mam 3 minuty na usunięcie, później blokował, że wszystko idzie do sądu, sprawa, czekam, to będzie, kurwa, zrobię z tego taką sprawę medialną, jak O.J. Simpsona w Stanach, no ale na razie mnie zablokował i teraz zaczynaliśmy nagrywać program, jak ty wchodziłeś i właśnie było z ostatniej chwili, Janusz Kowalski został wiceministrem rolnictwa, także wiceminister rolnictwa mnie będzie pozywał. To tak lepiej niż poseł. Stary, a ja mieszkam na wsi i będę miał teraz przez ciebie problemy. Nie dadzą ci, kurwa, dofinansowania. Nie dostanę na nowy traktor, na nowy Lamborghini. Traktor. Nie dostanę pieniędzy. I może jeszcze jeden ostatni news, że ta kontrowersywa ukraińska zapierdala strasznie. Każdy myślał, że stagnacja, wojna, okazuje się, że oni planowali. Oni odzyskali w ciągu 3 dni, to jest fajne. Znaczy wiesz, cała ta wojna, Rusy jak zaatakowali, to przez 2 miesiące, a później to stało. Ale Ukraińcy w ciągu 4 dni odzyskali więcej ziemi niż Rosjanie zajęli od kwietnia. A nie wydaje się, że coś za tym stoi, o czym nie wiemy, że po prostu dostali jakieś
sprzęt, siły, że przypłynęło coś, przypłynęło coś z USA. Ale oni tak ruszyli, kurwa, chłopie. Przypłynęło coś, co im pomaga. Oni w co godzin rozwalili 100 czołgów. Tak, tak. Czym, kurwa, czym? Tak. Jak oni w ciągu jednego dnia 40 miejscowości, chłopie, to jest, kurwa, oni idą, oni biegną prawie, kurwa. Tam jest... Ten czas to był potrzebny na to, żeby doszło do nich to wszystko. Doszło, dopłynęło do szkolenia i tak dalej. I to teraz, tak oni zapierdalają, to jest, wiesz, nie do wiary. Ja dzisiaj patrzyłem na tą mapę, to wiesz, to, kurwa, tam, gdzie ja byłem, bo byłem w Charkowie, to tam już, kurwa, kilkaset kilometrów jest, wiesz, ich nie. 6000 km², kurwa, dwa dni? Kurwa. No ale to, dobrze. No, generalnie to dobrze. Fajnie, że tak to idzie. No i co? I możemy kończyć jeszcze, może powiedz na końcu o sponsorze. Sponsor Surfshark. Surfshark, czyli wrecking surfowania bezpiecznego w internecie. Jeżeli chcecie być bezpieczni, chcecie być anonimowi i chcecie bezproblemowo hejtować wszystkich i nikt się nie dowie, kim jesteście, to możecie... Albo oglądać rzeczy zakazane w waszym kraju, które mogą być różne, nie tylko Netflix. Zakazane, niedostępne. Tak. Może sąsiadka zabroniła pokazywania swoich nagich zdjęć. Tak, sąsiadeczka filmików. W Podomce lepi pierogi na przykład na OnlyFansie, no nie wiem. Ale co dla Polski, w Polsce jej nie zobaczycie. Bardzo dużo znam takich sąsiadek. Jak piszę, to najpierw ściągnijcie sobie apkę, a potem odzwijcie się do mnie, to wam wyślę linki. Dobra, kochani. Jako teraz ja kończę pierwszy czy drugi? Jak to jest? Nie, no to ja kończę też chyba, tak? Nie, ty też. A nie, 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 nie. Ja pierwszy kończę. Misz kończy pierwszy, bo wygrywa nokautem przez czasem. No to wchodzi drugi, ale... Wygrywa pierwszy. Wygrywa pierwszy. Ale czekaj, który? Później jak jest wywiad w oktagonie, to najpierw jest wygrany, no to dobra. No tak, no właśnie, dlatego teraz ja, kochani, dziękujemy wam serdecznie. Jutro, pojutrze widzimy się, no czyli wy to zobaczycie, jutro widzimy się na High League'u, będziemy tam z bliska obserwować, ja będę mieć ze sobą operatora, więc również nagram z tego jakiś materiał. Kurde, nie będzie wiem, dużo się, w ogóle osób. Napijemy się, coś napijemy się. Napijemy się, chyba. Adam, Tomek Cik będzie dzisiaj do mnie dzwonił, będzie na pewno i to też będzie tam w Platinium obok nas, będzie mój kolega Marcin, który będzie dużo takich, ja nie wiem czy nie więcej niż na fajnie takich ludzi się dozwało, że będą przybijał piątkę. To bardzo miło, w takim razie zapraszamy, przybijajcie piątki, nie tylko piątki, możemy też razem wywalić jakąś czwórtkę. Jakąś czwórteczkę, ja jeszcze tylko powiem, że te cudowne koszulki na mojej stronie www.szalonyreporter.com, Arek dzisiaj nie ma żadnej na sobie, ale za to ma tą cudowną plamę na koszulce, ale takich jeszcze w sprzedaży nie ma. Wiesz co, będzie mi przykro, jeżeli ten mały napis CHU EJ będzie widoczny i znowu nie dostaniemy monetyzacji. Nie, no bez przesady chyba, nie. Weź blurowo. Jak nie, to będziesz blurowo. Do widzenia. Do widzenia. Kochani, zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym właśnie dużym projekcie, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, bo już karty się odsłaniają w pełnym znaczeniu tego słowa. Nowy projekt to jest oczywiście Casino Stars. I nie jest to żadna federacja. Kolejna Freak Fightów, z MMA nie ma nic wspólnego. To jest po prostu, jak sama nazwa wskazuje, kasyno. I zostało zaproszonych do gry 9 największych influencerów i ja. Skromność przede wszystkim, Tomku. Skromność, Tomku, w twoim domku. I co? No i będziemy tam grać gruby hajs. Do wygrania będzie 1 000 000 zł. 3 karty osłonięte. To jestem ja. Marcin Dubiel i Don Casio. A reszta jest jeszcze większa, jeszcze potężniejsza. I jeszcze zasłonięta. Więc zobaczycie to, zwariujecie naprawdę. No czołowi polscy influencerzy, youtuberzy w tym będą brać udział. No, tyle. Tytułem jestem pierwszą osobą, która o tym mówi oficjalnie, bo wiem, że każdy z tych influencerów mówi, że wielki projekt. Ale co możesz jeszcze więcej powiedzieć? Bo ludzie na pewno będą mieli 100 tysięcy pytań. Będziecie grać w pokera. Będziemy grać w pokera, będziemy grać na hajs, będzie... Ale jak z tymi wygranymi? Jest jakaś pula? Czyli ktoś z was na pewno... My to ciebie, nawet ciebie nie pytałem. Ja rozumiem, że główną nagrodą jest 1 000 000, ale czyli ktoś z was wygra ten 1 000 000 na pewno? To znaczy ktoś... Tak. Czyli kurwa jest 10 osób i na pewno trzymasz 1 do 9, że 1 000 000 w gotówie będziesz miał? W ogóle jest tak, dwa etapy. Pierwszy jakim etap jest... ja kolegą teraz twoim będę bardzo. Stary, jak będę miał 1 000 000, to będziemy najlepszymi kolegami. Czyli ty będziesz najlepszymi kolegą, a mniej w drugą stronę mniej to będzie działa. Ale o co chodzi? To jest 22 października, jest... Nie wiem, czy mogę tego mówić, ale chyba mogę. Wtedy się odbywa ten pierwsza gra i gramy wszyscy i przychodzą tylko 3 osoby. A ta osoba, która wygra najwięcej, dostaje już w pierwszym etapie 100 koła zarabia. Dostaje za to 100 koła i potem w drugim etapie jest finał. W finale jest 125 tysięcy, 250 tysięcy i 1 000 000 do wygrania. Czyli ale w finale później już nie grają wszyscy? 3 albo 4 osoby grają. Aha, czyli takie grają. Nagrody to już wtedy przy 4 osobach. Jak jesteś tam, to już masz na pewno nagrodę. Tak, ale w ogóle to jest mega fajne, bo to będzie, nie wiem ile ja mogę powiedzieć w ogóle, ale chyba to mogę mówić, że to będzie mega interaktywne, bo oprócz tego, że to będziesz oglądać, jak my gramy normalnie, będziesz widział tak, jak jest w tych wszystkich takich internetowych mistrzostwach pokera, nie? Że siedzimy przy stole, będzie pokazane na stół, na krupiera, wiesz, te wszystkie. Tak, na wasze twarze pewnie. Mega realizacja będzie tego wszystkiego, ale oprócz tego będziesz mógł mieć aplikację, dzięki której ty będziesz również przy stole i będziesz mógł robić psiku
kusy zawodnikom. Może, że na przykład, jeżeli ileś osób kliknie, żeby ci zabrać żetony, zabierają ci żetony. Ileś osób ci kliknie, żeby ci dać żetony, dadzą ci żetony. Ileś osób kliknie, wymienimy mu kartę, wymieniają ci kartę, stary. O, to jest kurwa. Tak, że w ogóle tak naprawdę ludzie, kurwa, którzy fajne. Będą oglądać, będą mieli wpływ na to i mogą ci zrobić problem. Nie wiem, na przykład dubiel taki wygrywa, wiesz, ma kurwa, obstawia się, obbudowuje się, już ma tyle wszystkiego, a oni mówią, nie, zabieramy ci 20% i puf, nagle. Albo też działa drugą stronę, przegrywasz, na przykład tak ktoś ci ale lubi. Ty jako obecnie Piłsudski byś miał myśleć? Ja myślę, że będą mi dosyłać żetony, ale czas. Kurde, MM zawsze dużo szczęścia, może dlatego, że jak się nie ma szczęścia w miłości, to ma się szczęście w kartach, ale nie mogę tak mówić, bo 9 lat mieliśmy teraz rzucić z Natalem, no ale wiecie, jak to w związkach jest burzliwie. W każdym razie babcia zawsze mówiła, nie masz szczęścia w miłości, to masz szczęście w kartach i ja zawsze to szczęście w kartach miałem. W gimnazjum, jak graliśmy na papierosy stary, to miałem cały komputer, ten duży. W tym gimnazjum, gdzie szpilka był. Tym samym, tak? To normalnie musiałem go odczepiać i kitrałem przed mamą, wiesz, w komputerze, nie? Cały komputer miałem zawalony do tego stopnia, że musiałem robić taki specjalny tunel z tego na wentylator, żeby tam się nie ten. Tyle miałem papierosów, chłopie, naprawdę. Więc myślę, że teraz też się uda i ta bańka będzie moja. Ja tam nie idę dla zabawy, ja tam idę zdobyć tą bańkę. Ale oprócz tego, jakbyś nawet nic nie wygrał, to ten program jest płacony, macie tak, za uczestnictwo. Tak, normalnie dostajemy za uczestnictwo. I to nie małe pieniądze. Większe niż za moją pierwszą i drugą walkę razem wzięte chyba. Nawet jeszcze więcej. A ty narzekasz, ty tyle pieniędzy dostajesz za to, że tylko po prostu przyszedłeś po tą ale kragą. Ale nikt nie wziął do pokera. To narzekam. Żartuję. Dobrze, mam dobrze. Oni tylko 9 największych polskich influencerów i mnie. Ja nie wiem, czemu mnie tam wzięli, bo naprawdę jestem najmniejszy z tych wszystkich. Ale jesteś teraz na wiesz, na wznoszącej mocno, nie? I bardzo lubiany. Dobra, dzięki bardzo, widzimy się na High League'u.